Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym szkoleniu. Chciałabym tylko otrzymać informację zwrotną, czy widać i słychać, czy wszystko Państwo widzicie. Jeżeli moglibyście na czacie lub odezwać się, powiedzieć, to bym była wdzięczna. Mam nadzieję, że mnie słychać. Nazywam się Karina Wroniecka, pracuję w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, dział rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska i mam zaszczyt zaprosić Państwa na dzisiejsze szkolenie Ochrona zasobów przyrodniczych na obszarach wiejskich. Szkolenie, które dzisiaj Państwu zaprezentujemy, mogło odbyć się dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który jest partnerem, naszym partnerem w projekcie. Organizatorem oczywiście głównym jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Dzisiaj chcielibyśmy zaproponować Państwu dwa wykłady. Wykłady, które dla Państwa wygłoszą. Pierwszy, różnorodność biologiczna na terenach wiejskich nad Dolną Wisłą, pan dyrektor Jarosław Pająkowski z Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Witamy, panie dyrektorze. Dzień dobry i pozdrowienia dla wszystkich. Drugi wykład przedstawi pan Krzysztof Konieczny, prezes Fundacji Przyrodniczej ProNatura. Wykład brzmi Społeczne Rezerwaty Przyrody w Dolinie Łachy. Witamy serdecznie, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam wszystkich. Drodzy Państwo, nasze szkolenie dzisiejsze jest nagrywane, więc w każdej chwili będziecie Państwo mogli je odtworzyć, skorzystać z tego szkolenia jeszcze raz. Natomiast będzie ono dostępne na naszej stronie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pojawi się w formie relacji, także w każdej chwili, kiedy Państwo tylko będziecie chcieli, można będzie je odtworzyć. Poza tym oczywiście istnieje możliwość zadawania pytań na czacie. Te pytania poprzez właśnie formułę pytań i odpowiedzi będziemy publikować po wykładach na zakończenie. Jeżeli takie pytania się pojawią, oczywiście nasi wykładowcy postarają się na nie odpowiedzieć. Zapraszam Państwa w takim razie do wysłuchania pierwszego wykładu. Panie dyrektorze, pan Jarosław Pająkowski jako pierwszy, bardzo proszę, oddaję głos. Także jeszcze raz dzień dobry Państwu. Chciałbym zaprosić nad Dolną Wisłę, czyli to jest ten odcinek tak od Bydgoszczy w kierunku Żuław, 100-kilometrowy po obu stronach, bardzo ładne. Jak gdyby niziny, to zdjęcie akurat pokazuje taką końcówkę lata, gdzie się pojawiają piaszczyste łachy, wyspy na Wiśle. Jeśli się one pojawią szybciej, to wówczas w maju, w czerwcu, to na nich do rozrodu przystępują rybitwy. A ponieważ tych jakby obszarów działań jest kilkanaście, więc chciałbym dziś się skupić głównie na trzech, czyli na starych odmianach drzew owocowych, czym się zajmujemy od ponad 20 lat, na temat też trochę roślinności kserotermicznej, prób przywracania wypasu ekstensywnego. I pod koniec jak gdyby prezentacji o odtwarzanej, dawnej jak gdyby zagrodzie, ale o tyle szczególnej, bo w Dusocinie, z tym, że nie mylić z Rusocinem, który jest jakby na końcówku tej autostrady A1 zaraz przed Trójmiastem, ale miejscowość Dusocin między Grudziądzem a Kwidzynem, gdzie się urodził Ludwik Antoni Rydyger 170 parę lat temu, czyli taki najbardziej znany polski chirurg, lekarz. Cała przygoda z dawnymi odmianami drzew owocowych zaczęła się, oj, za chwilę już będzie bliżej nie 25, a 30 lat, ale związana jest z tym domem podcieniowym, który jest, i tu próbujemy uruchomić kursor, który jest no, w miejscowości Chrystkowo. On do złudzenia przypomina te podcieniowe domy na Żuławach i poniekąd słusznie, ponieważ to był jakby taki typ budowania obiektów na terenach potencjalnie zalewowych, czyli mennonici, którzy tu przybyli, osadnicy 400-500 lat temu pierwsi, może nie tyle, że zaczęli odwadniać te tereny Nizin Nadwiślańskiej, bo to już wcześniej trochę próbowali robić krzyżacy, ale oni robili to dużo lepiej, dużo efektywniej. A ponieważ raz na kilkanaście, raz na kilkadziesiąt lat się trafiały powodzie, nie tylko te letnie, ale zimowe, więc wówczas wskazane było, aby można było się schronić w danym budynku mieszkalnym, jak gdyby no piętro wyżej. To zazwyczaj wystarczało, żeby przeżyć tą kilkudniową, kilkunastodniową, no to zjawisko wysokiej wody. Ten akurat dom jest wybudowany w 1791.
No i ponieważ w ramach, jak gdyby, no w połowie lat 90., w ramach wtedy próby wykupu, no było negocjowanie ceny, a przypomnę, że w połowie lat 90. wartość gruntów rolnych była wielokrotnie niższa niż dzisiaj. No więc zapadła decyzja, że oprócz samej tej działki zabudowanej będą dodatkowo jeszcze 2 hektary ziemi. No i wówczas, ponieważ no, jesteśmy urzędem, jednostką publiczną, więc jakby uprawa buraków cukrowych, pszenicy nie za bardzo wchodziła w rachubę, więc się zrodził pomysł, że założymy sad ze starymi odmianami, które występowały tutaj kiedyś nad Dolną Wisłą. Sądziliśmy, że tych odmian będzie 20, może 20 parę i dlatego ten slajd przedstawia jakby już jesienią widok z góry. Nawet po kolorze przebarwiania widzimy jak gdyby różnorodność tych odmian drzew. I bardzo szybko się okazało, że po 5 latach, że my mamy 30-40 i właściwie może nie, że nie widać końca, ale że tego najprawdopodobniej jest dużo, dużo więcej. Zaczęliśmy jakby przeszczepiać po 2 jakby pierwsze od końca drzewa, no ale po 10 latach się okazało, że tak trochę zagnaliśmy się w kozi róg. Tutaj na przykład widać 3 drzewa z jednej odmiany, 3 drzewa z drugiej odmiany. Ponieważ slajdy trochę wolniej chodzą. Ponieważ nie wszystkie odmiany udało się oznaczyć, trzeba pamiętać, że termin dawne odmiany albo stare odmiany dotyczą tych uprawianych właściwie do końca pierwszej połowy XX wieku, umownie do 1950. Większość tych odmian była oczywiście w okresie międzywojennym, w drugiej połowie XIX wieku, natomiast nie wszystkie i odmiany jabłoni i wiśni, grusz da się jak gdyby oznaczyć, więc dlatego się tworzy takie lokalne kolekcje. To się bardzo mądrze nazywa, czyli ochrona in situ. No ale żeby móc później opisywać i kwiaty i owoce, nie zawsze tego czasu starcza jak gdyby wiosną albo jesienią, więc dlatego robimy dość szczegółową dokumentację fotograficzną kwitnienia, dość również szczegółową dokumentację owoców, przekrojów, tak żeby można było jakby ciut później do tematu wrócić. Ten slajd bardzo ładnie jakby pokazuje różnorodność, również przebarwienia. Gdybyśmy zrobili ankietę taką, kto ile zna odmian, to zazwyczaj się skończy na kilku, kilkunastu, tak? Czyli będzie tam szara reneta, złota reneta, antonówka, koksa, malinówka, no bojkeny, no i potem zaczyna się szukanie w pamięci. Natomiast mamy już jakby stuprocentową pewność, że tych odmian było 100 kilkadziesiąt, jeśli nie bliżej 200. Oczywiście nie w jednym miejscu, mówimy cały czas o odcinku Doliny Wisły od Bydgoszczy aż za Kwidzyn. We wspomnianej miejscowości Chrystkowo została odtworzona taka piwniczka pod dawną suszarnią, no i z różnymi sukcesami w różnych latach są zbierane owoce i one właściwie spokojnie mogły być przechowywane do tej pory. Dosłownie w zeszłym tygodniu jeszcze były krojone jabłka odmiany grochówka i był pokaz suszenia tych owoców. Większość sadów miała charakter przydomowy, liczyła kilkanaście, może 20 parę drzew, ale czasami zdarzały się takie sady o powierzchni 0,5 hektara. I nawet jeśli było tych odmian tam 10-15, dlaczego tak dużo? Ponieważ jeśli zaraz po żniwach zaczęły owocować papierówki, później taka na przykład odmiana harłamowska albo ananas berzynicki, to trzeba pamiętać, że jednak chodziło o rozciągnięcie zbierania owoców na 2-3 miesiące, czyli i wrzesień, październik i właściwie do połowy listopada, ale również, żeby te owoce rzeczywiście jak gdyby wytrzymały do Wielkanocy. Ważną informacją jest taka, że większość tych drzew jakby plonuje naprzemiennie, czyli ma większy plon co drugi rok. I tak nigdy do końca nie wiadomo, czy z danego drzewa już wyrośniętego 30-40-letniego będzie kilka skrzynek, czy przysłowiowe 2-3 przyczepy jabłek. Dlatego ci bardziej zaradni gospodarze budowali suszarnie, w których można by, czy jakby nadwyżkę suszyć.
Szczęśliwie się złożyło, że do momentu rozpoczęcia działalności parku przetrwało jeszcze 5 suszarni. I wszystkie te udało nam się jak gdyby zinwentaryzować, czyli wymiary. One miały trochę różne wyglądy. Charakterystyczny był komin z tyłu i zwężona część. Natomiast w środku właśnie był taki wysoki jak gdyby piec, często z czegów szamotowych, natomiast po bokach dwie komory z sitami. Sita mogły być albo, tak jak mówimy, klepkowe, albo witlinowe. No i chodziło o to, że owoce oczywiście umyte, wyczyszczone i krojone. No i tu znowu różne techniki od wielkości owoców. Na ćwiartki rzadko, zazwyczaj ósemki. Na plastry, tak jak dzisiaj to próbuje robić większość gospodyń, najzwyczajniej w świecie wtedy nie starczało czasu, tak? Bo trzeba pamiętać, że to była działalność dodatkowa. Jeszcze był rano obrząd zwierząt, później prace polowe, więc jedynie późnym wieczorem można było trochę przygotować na następny dzień. I wówczas ten proces suszenia trwał zazwyczaj 2-3 dni. Tu jest wygląd tej naszej suszarni odtworzonej. Jedną z nich udało się wykupić. I nie do końca chodziło nam o cegły, bo tam jakby stan był taki średniawy, ale w tamtej suszarni, którą myśmy odkupili, zachowało się to, co jest najważniejsze, czyli serce, czyli ten piec. Chodziło o układ kanałów, tam były takie wsporniki stalowe. No i dzięki temu, że myśmy za stosunkowo nieduże pieniądze, bo raptem chyba 1000 10 lat temu, no wykupili umownie, odkupili suszarnię, ale i przenieśli, chociaż większość cegieł została powtórnie użyta. A to już jest przykład właśnie sit z owocami. No i teraz pytanie, do czego służyły owoce? Po pierwsze, umożliwiało to ich przechowywanie znacznie dłużej niż tylko ta dojrzałość konsumpcyjna, bo dobrze wysuszone owoce spokojnie mogły rok, półtora, nawet dwa, jeśli były przechowywane jakby w ciemnym, przewiewnym miejscu, no i oczywiście chronione przed molami. Ale również trzeba pamiętać, że w przypadku na przykład szczególnie gruszek jest cała grupa odmian bergamoty, jest szarka, które mają bardzo dużą zawartość cukru, to jest kilkanaście procent. Więc jeśli się cofniemy w czasie do okresu międzywojennego, jak również do okresu II wojny światowej, no to trzeba pamiętać, że cukier był właściwie luksusem, rarytasem. Więc to spokojnie umożliwiało, tak jak odpowiednik może być trochę dzisiejszych chipsów i duża zawartość energetyczna. Z ważnych rzeczy tutaj na Pomorzu, ale i sądzę, że chyba szerzej, jakby w innych miejscach w kraju, w okresie wigilijnym, właśnie w Wigilię gotowano brzat. Niektórzy to nazywają kompotem, ale tak naprawdę jest to zupa z suszonych owoców. No dzisiaj niestety to często są śliwki no, kalifornijskie albo suszone morele z okolic Kaukazu. Natomiast dość ciężko, dość trudno jest jak gdyby kupić rzeczywiście te nasze dawne odmiany, które tu występowały. Ponieważ no jest takie ładne powiedzenie, że słowo pisane jest słowem świętym. Można ładnie mówić, tak jak ja teraz spróbuję. I w momencie słuchania i się rozumie i popiję. I nawet jak się wystąpienie podobało, to trzeba pamiętać, że już po tygodniu, po dwóch, a po miesiącu, to tylko pamiętamy może postać i może temat wiodący, natomiast szczegóły umykają. I tak się szczęśliwie złożyło, że razem z działalnością parku od prawie 30 lat działa Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły i wspólnymi siłami staramy się te różne dziwne dokonania, obserwacje dokumentować. I tutaj mamy cykl takich małych atlasów sprzed 10 lat. Zaczęło się niewinnie, miał być to informatorek o gruszach. W rzeczywistości ten informatorek miał 70 stron. Ta pozycja o pestkowych miała już ponad 100 stron, a o jabłoniach 100 kilkadziesiąt. Czasami są inne, jeszcze takie bardziej terenowe wersja podręcznikowa. I ponieważ udało się jakby nakłonić do współpracy, no łącznie to pewnie będzie z 10 osób, które troszeczkę krytycznie spojrzały na te dotychczasowe wydawnictwa, więc odpowiedziałem tak, że panie profesorze, nie ma problemu, proszę zrobić lepszą. No i chyba się udało. 4 lata temu jakby zrobiliśmy reedycję tomu pestkowe, gdzie opisanych jest łącznie 120 odmian. Oczywiście do pestkowych to nie tylko
wiśnia, czereśnia i śliwa, ale jeszcze morele i brzoskwinie. Tom grusze, trzeci to była tom jabłoń i jesteśmy w trakcie opracowywania innych gatunków sadowniczych, ale głównie z naciskiem na jagodowe. No, ponieważ jest dość duże zainteresowanie i generalnie pewna niezręczność polega na tym, że ktoś przysyła telefonem zrobione jedno zdjęcie z pytaniem, co to jest. Nie? No bo skoro się zajmujemy i jesteśmy tacy niby mądrzy i ładne książki, no to przecież niemożliwe, żebyśmy nie wiedzieli. A to troszeczkę tak, jakbyśmy sobie smak bigosu opowiadali przez telefon. Więc dlatego wspólnymi siłami i z Instytutem Ogrodnictwa i też z Ogrodem Botanicznym w Powsinie jesienią zazwyczaj na przełomie drugiej, trzeciej dekady września organizujemy jakby dni otwarte sadów. Dwu-, trzydniowa w cudzysłowie impreza polegająca na tym, że robimy wystawę. Tu będzie za chwilę na kolejnych slajdach. I co najbardziej cieszy, a mianowicie te ładne, kolorowe obrazki, te ryciny, to są ryciny rysowane, no może nie, że przez nas, ale specjalnie dla nas. To są bardzo profesjonalne ryciny, zgodnie ze sztuką pomologiczną, czyli przebarwienia miąższu, przebarwienia przy skórce. No tu oczywiście pokazuję różne banery. Oczywiście część osób się irytuje, bo to jak to? Oni by chcieli już w maju wiedzieć, kiedy będzie ta, no to zdarzenie, natomiast jednak w maju to jak drzewa kwitną, to trochę ciężko wyrokować, jakie będzie lato, jaka będzie jesień, żeby podawać szczegółową datę, który to z weekendów. I wracamy na chwilę do Chrystkowa. To jest właśnie w dużym pomieszczeniu w tej chacie. To jest wystawa, tutaj będzie z 30-40 odmian jabłoni z gruszami, także nawet w jednym roku udało nam się zgromadzić ponad 100 odmian, czy owoców jest ponad 100 odmian. Jest mały budyneczek taki w miejscu dawnej stodoły. Ci, co się pasjonują historią, to na tak zwanych folgumach, czyli kołach z dawnych armat, działobitni, które już poszły do demobile, koła się uchowały, więc zrobiliśmy taką jak gdyby objazdowy stragan. Tu oczywiście kolejne jakby slajdy z odmianami. Niestety niektóre z tych, no co prawda młodszych drzewek owocują dosłownie po 2-3 jabłka, no ale chcemy też je pokazać. Raz na jakiś czas przyjeżdżają goście z Litwy, więc wtedy też prosimy, żeby przywieźli te odmiany stricte litewskie. Także uważamy to za dość ciekawe zdarzenie. No oczywiście oprócz wystawy są jakby podstawy sadzenia, prowadzenia drzewek. To jest jak gdyby no słaby punkt, a mianowicie większość osób, które już wsadzi to drzewko, to by chciało, żeby ono było szybko duże, dużo zielonego, najlepiej po 2-3 latach i już mocno owocowało. A tak naprawdę, jeśli chodzi o te dawne odmiany, to się sprawdza powiedzenie, że to najlepszy sadek, który sadził dziadek, czyli de facto, jeśli ja bym wsadził teraz, to nie tyle moje dzieci, ile moje wnuki, czyli te drzewa wchodzą w pełni owocowania po 30-40 latach. Oczywiście no nie wszystkie, ale na bardziej żyznych gruntach i te odmiany powiedzmy na podkładkach silnie rosnących. Nie jest rzadkością, że grusze mają 100-120 lat, więc dlatego jakby z perspektywy życia drzewa jest to nawet nieistotne, czy przez pierwszych 10 lat ono dużo owocowało. I dlatego ta osoba, która wsadzi, chciałaby, żeby było dużo gałęzi i najlepiej od samego dołu. I potem pada pytanie, co zrobić, jak prowadzić drzewko. No taka uproszczona instrukcja jest taka, że mówię tak jakbyś za 20 lat na to drzewo miał wejść na czubek, czyli te gałęzie powinny być w pewnych odległościach od siebie 30, 50, 70 centymetrów, żeby dało się między nimi przejść i żeby nie były od samego gruntu. I to tak w dużym skrócie, jeśli chodzi o dawne odmiany drzew owocowych. Zajmujemy się, no to już będzie za chwilę 30 lat, mamy tą kolekcję, mamy cichą nadzieję, że uda nam się ogrodzić kolejne dwie kwatery, bo łącznie, jeśli byśmy wsadzili to, co mamy w szkółkach, to się zrobi za chwilę prawie 200 odmian. To jest dużo, jak na warunki polskie. Przejdziemy na chwilę do drugiego jak gdyby obszaru.
To co prawda jest jakby na fotomapie pokazane miejsca w okolicy Gruczna, ale bardziej ciekawsze mam nadzieję to jest to zdjęcie. Nie jest ono zrobione ani na Podhalu, ani w Pieninach. Się okazuje, że właśnie czym się charakteryzuje dolina? Płaskim dnem i tak zwaną wysoką skarpą. I na tej skarpie, ponieważ słońce inaczej operuje, okazuje się i ze względu też na dość dużą ilość węglanu wapnia, że jeśli one zostały oddrzewione, a wykorzystywane rolniczo i raczej nie była to uprawa płużna, to był wypas. Co prawda, no wiadomo, że w dzisiejszych warunkach ekonomicznych no wypas owiec, szczególnie na niżu i to tych ras ekstensywnych, no szału ekonomicznego nie ma. Natomiast dla nas te owce są jakby ważniejsze jako tak zwane żywe kosiarki. To jest właśnie przykład wypasu stu kilkudziesięciu owiec. Te jasne w dużym uproszczeniu to są świniarki, te ciemne to głównie wrzosówki, no oczywiście jest trochę mieszańców. No i ponieważ ten wypas trwa od maja do późnej jesieni, to zrodził się pomysł, żeby jak gdyby popularyzować tą wiedzę, że zrobimy zdarzenie, które się nazywa redykiem. Zdjęcie jest zrobione w Grucznie i obaj panowie to są najprawdziwsi górale i to z takich dość topowych rodzin, a konkretniej Wojtek Komperda z Radułowa, jak u siebie w październiku jakby zrobił swój redyk. Redyk jest to jak gdyby powrót z ostatniego wypasu, tak? Trzeba pamiętać, że owce wiosną, przełom kwietnia, maja są wywożone na halę, zebrane od kilkunastu zazwyczaj górali, są wypasane, no oczywiście dojone trzy razy dziennie, dwa razy dziennie i na koniec już raz dziennie. No i chodzi o to, że późną już jesienią jest powrót, jak już jest oźmina zasiana. Zazwyczaj jest to, no może nie spacer, ale przejście kilkanaście, czasami 40-50 kilometrów. No i jest w momencie już dochodzenia do domu, jest to jakby duże święto, bo to jest zakończenie tego sezonu pasterskiego. Redyk organizujemy od 7 lat. Tu mamy ładnie na slajdzie na dole trzech prawdziwych górali, stado owiec, no i klub kibica, czyli uczestnicy. Udało się też odtworzyć taki instrument dęty, nie tylko trąbity, ale również tam były bazuny, ligawy. Mamy nadzieję, że uda się kiedyś doprowadzić do koncertu. Przy czym ja tak no to opowiadam jakby, że przywracamy wypas i tak dalej, tak jakby to się samo działo. No niestety w przyrodzie niewiele rzeczy się dzieje jak gdyby samo, a dzieje się w określonym rytmie, a szczególnie też w działalności tej gospodarczej. No i słabym punktem jest to, że owce są mało posłuszne, a znowu jest za małe stado i brakuje jakby przesłanek tych gospodarczych, żeby no były jakby z nadzorem całodobowym, więc próbujemy się posiłkować psami pasterskimi. Przez kilkanaście lat mieliśmy psa, oczywiście tutaj akurat rasę Border Collie Andy. No to ze względu na wiek pies już przestał jakby pełnić swoją funkcję. No i tu jest kolejny kandydat. Miał być uczony, na razie bardziej robi, tak, miał być przyuczony do zawodu. No ale pandemia i zawirowania inne zdrowotne spowodowały, że no na razie jest bardziej naskotką. Co prawda akurat te psy, jeśli są dobrze prowadzone, to nawet w wieku średnim i dojrzałym mogą być uczone i nie tylko do pasterstwa, ale też i do szukania. Teraz jest moda na dziki z ASF-em. Temat mniej popularny, ale czasami jak się trafiają zamurowane szczury w piwnicach, jak są jakieś przepychanki, to te psy po czasie też potrafią precyzyjnie zlokalizować mniej więcej gdzie. Rasa bardzo inteligentna, uważana za jedną z trzech. Tu akurat Andy kibicuje przy smażeniu powideł. Bardzo ładny slajd uważam, pokazujący dno doliny. Czyli skoro pierwszy poziom wodonośny jest stosunkowo płytko, więc musi być system rowów dość skutecznie odprowadzających wodę w okresie pozimowym albo też jakby po tych deszczach nawalnych, intensywnych. I wówczas te
Wzdłuż tych rowów bardzo często rosną drzewa. No akurat tutaj głównie olchy, ale również wierzby i chodzi o wierzby ogławiane. Skojarzenie jest, że wierzby to Mazowsze i Chopin, ale tak naprawdę tutaj nad Dolną Wisłą tych wierzb mamy chyba największe zagęszczenie. Szacujemy, że może być ich kilkanaście albo dwadzieścia parę tysięcy. No i temat, z którym tak się może nie, że próbujemy zaprzyjaźnić, ale zapoznać, czyli jaka jest rola tych ogławianych wierzb. One z pozoru sprawiają wrażenie, że są jak gdyby niszczone, ale trzeba pamiętać, że jeśli drzewo tak zostało formowane w wieku 10-15 lat, to nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, żeby te drzewa jakby mogły być raz na kilka lat ogławiane, ba jeśli nie będą, to się okazuje, nadmiernie się rozrośnie korona, to one bardzo szybko ulegają zniszczeniu, rozłamaniu przez wiatr. No i tutaj mamy takie dwie bardzo ciekawe plansze edukacyjne, czyli pokazujące awifaunę, głównie lęgową, związaną z koronami ogławianych wierzb, czyli dudek, sowa pójczka, niejednokrotnie krzyżówka, kaczka krzyżówka, cznadel, potrzeszcz, szczygieł i sroka, to bliżej zabudowań. Natomiast bardzo ciekawa jest też fauna no, bezkręgowców, począwszy od pachnicy dębowej, skończący na wolnicy piżmówce, jest jeszcze jeden gatunek motyla. Się okazuje, że te, w ogóle te motyle, no, grupa zwana molami, ona pierwotnie była związana właśnie z próchnem tych drzew wierzba lipa w naszej szerokości geograficznej. I to jest widok na dolinę, to o czym wspominałem, czyli że mamy koryto, piaszczyste wyspy, to jest teren międzywala, czyli ten obecnie przeznaczony do terenów zalewowych kilkaset lat temu wyglądał to trochę inaczej. Natomiast przy wszystkich obniżeniach zachowuje się kilkadziesiąt, czasami jakby rośnie i zachowało się do dzisiaj kilkadziesiąt drzew. Kolejny slajd. Także różne ujęcia. To akurat jest wzdłuż wału i drogi takiej strategicznej. Tutaj był pomysł, żeby ewentualnie utworzyć nawet użytek ekologiczny, ale chyba nie jesteśmy w stanie w tym momencie przejść tej tak zwanych świętych procedur. Czyli uzgodnienie z prawem użytkowania i to na okres przynajmniej 5 lat, jak nie więcej. Z ciekawych jak gdyby rzeczy, jak już wspomniałem tutaj o ptakach i związanych z tym krajobrazem rolniczym, są dwa gatunki no, sów, co prawda akurat i puszczyk, i pomykówka występują też gdzie indziej. Natomiast okazało się, że właśnie tych stanowisk mamy kilkanaście i puszczyk, jakby pokarm puszczyka, ponieważ poluje nie tylko na gryzonie, ale również na małe ptaki, czasami płazy, czasami z ssaki, ryjówki, to się okazuje, że jest jakby to menu reprezentatywne dla świata małych, no, małych ssaków głównie i dlatego tu mamy jakby taki diagram. No i w zeszłym roku jesienią się okazało, że w dwóch miejscach w naszych obiektach przez nas zarządzanych bytowała płomykówka, zebraliśmy ponad 50 wypluwek i też byliśmy w stanie jak gdyby uzyskać w miarę wiarygodną informację na temat tego, co żyje. I największe zaskoczenie się okazało, że z kilkunastu miejsc, w jednym miejscu, w menu jednej z tych płomykówek, no, był kilkukrotnie stwierdzony zębiełek karliczek. Nie jest to gryzoń, nie jest to mysz, jest to mały, właśnie mały drapieżnik, a najciekawsze jest to, że jest jego jakby stanowisko występowania właściwie prawie no 80-100 km stąd, więc się okazuje, że przyroda też nam sprawia niespodzianki. Wracamy do slajdu początkowego, czyli jeszcze raz widok na dolinę tutaj za Grudziądzem, duże koryto, szerokość około pół kilometra.
i na chwilę, teraz będzie parę zdań na temat miejsca, gdzie się urodził właśnie wspomniany chirurg, profesor, chyba najbardziej znany polski naukowiec. I tu ważna informacja, że urodził się właściwie, rodzice byli właścicielami majątku o powierzchni 80 hektarów, czyli to było dość duże gospodarstwo. Natomiast to jest widok tego, co zostało z tego budynku lat temu bodajże 5, czyli właściwie już porzucony, no można powiedzieć, że zdewastowany, a na podwórku rosło sporo drzew. No i w ramach środków unijnych udało się napisać projekt na odtworzenie tej jakby zagrody wiejskiej, ale oczywiście na cele edukacyjne, tam jeszcze inne działania związane ze starożytami. No zdjęcie takie troszkę przygnębiające. Pierwsze to jednak było oddrzewienie podwórka, no zabezpieczenie wejść, no dachu już nie byliśmy w stanie. Prace remontowe, czyli właściwie no rozbiórka w środku wszystkiego oprócz ścian. To jest slajd, zdjęcie sprzed 4 lat. To jest sprzed 2 lat, czyli po remoncie kapitalnym. Stan tu taki surowy, powiedzmy zamknięty. No a ponieważ są duże zawirowania również na rynku usług, więc te zawirowania nas nie ominęły. Doszło do zmiany wykonawcy, ale ostatecznie jest szczęśliwy finał, a mianowicie budynek dzisiaj, właściwie jego bezpośrednie otoczenie wygląda tak. I teraz pytanie, jak powinno funkcjonować? No pomysły oczywiście są różne. Można by zrobić kolejną jakby izbę regionalną. I oczywiście też powinny być elementy związane z historią rodziny i samego chirurga. Można by bardzo eksponować tą część medyczną. Natomiast mimo wszystko jakby nas korzy to, żeby było to trochę szerzej, czyli żeby pokazać pewne elementy związane z funkcjonowaniem no, dużych gospodarstw. Na dzisiaj w ramach tej działki, tej nieruchomości jest 9 hektarów. To jest jeszcze zdjęcie też z momentu prac remontowych. Jest ogrodzone i tam na koniec będzie parę slajdów. Natomiast chcemy teraz pokazać też jeszcze jak gdyby przyrodę przy Wiśle, że wydaje nam się, że jest bardzo intensywny, jeszcze jest Dusocin, pora zimowa. Wydaje nam się, że jednak jeśli Wisła jest uregulowana, koryto zwężone, no trochę może staro rzeczy, że nic ciekawego za to bardzo nie będzie. No na szczęście przyroda jest bardziej witalna i chyba dużo bardziej niż nasza wyobraźnia. To jest zdjęcie z bliska takiego gatunku fajnej paproci pływającej salwini, która no, z różną intensywnością w poszczególnych latach występuje. Stały bywalec, trochę już utrapienie czasami, to jest ścieżka zimowa bobra, który tutaj stał się stałym konsumentem marchwi, ponieważ tu marchew była jakby w takich redlinach uprawiana. Oczywiście tam, gdzie jest woda, są też i płazy. Tu mamy od spodu sfotografowaną rzekotkę. Natomiast ta zagroda w Dusocinie występuje właśnie na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe, gdzie bardzo ładnie zachowane pole wydmowe. Na modelu terenu widać się takie jakby falbanki, ale one w rzeczywistości są to przewyższenia no, kilkunastu, dwudziestu paru metrów. I teren ten, mimo że jest, nie jest duży, to jest raptem tam 3-4 tysiące hektarów, się okazuje, że jednak dość dużo ciekawych rzeczy się zachowało, między innymi dlatego, że tu po prostu była granica między Rzeczypospolitą a Prusami. I również w świecie zwierząt, które znamy i są dość powszechne, jakby jelenie, się okazuje, że trafiają się dość duże osobniki rekordowe. To są tegoroczne zrzuty, to jest wnętrze tego jednego z pomieszczeń. No i ponieważ teraz tak, w kraju mamy obecnie 20 parę parków, właściwie 23 parki narodowe.
125 parków krajobrazowych, czyli jest sporo tych różnych instytucji, różnie w różnych województwach. Zawsze się pojawia problem, jak powinny funkcjonować te instytucje, gdzie jednak ochrona przyrody trochę polega na ograniczaniu, na wprowadzaniu ograniczeń. Co prawda one są często przerysowywane. Chodzi o to, żeby była w miarę racjonalna gospodarka. Więc jakie powinniśmy podejmować działania, żeby nakłonić do współpracy również społeczności lokalne. No i właśnie w samym Dusocinie, mała miejscowość, czyli jesienią jest impreza związana jakby z gęsiną, czyli gęsina z Dusocina na Świętego Marcina, ale ponieważ jest tam połączone to jakby z degustacją, więc się zrodził pomysł, że są przy okazji cegiełki, które trafiają do miejscowej, jak gdyby środki do miejscowej niskofrekwencyjnej szkoły, to są, trzeba pamiętać, szkoły, gdzie często jest poniżej 100 dzieci. One są jakby, funkcjonowanie tej szkoły jest na granicy opłacalności i samorządy niestety dość chętnie jakby takie szkoły rezygnują. Również w tym roku się już odbyło wspólne kolędowanie, zaraz tam jakby w połowie stycznia. A ponieważ wspominany tutaj Dusocin, jest to działka 9-hektarowa, powes uprawiana, więc sadzimy trochę ziemniaków i są po prostu zawody w zbieraniu ziemniaków. To są uczestnicy, połowa z tych osób to są jakby osoby funkcyjne, radni. I tu właściwie powinna być, może nie na zasadzie konkursu, ale taka ciekawostka, co to jest. To jest jedyny obiekt w kraju, który się tak zachował. No pierwsze skojarzenie, no, że cieplarnia, właśnie szklarnia. Ta ciekawostka polega na tym, że pierwotny ten obiekt miał 150 lat. Jest to pozostałość kilkukrotnie przebudowywana po koziej szklarence. Okazuje się, że w niektórych większych majątkach były budowane takie nie za duże szklarnie, gdzie była część jak gdyby zagłębiona, w gruncie to będzie na kolejnych rysunkach, bo ta już była kilkukrotnie przebudowana, były zagłębione na tyle, że wówczas tam trzymano zwierzęta inwentarskie, ale głównie kozy. Na tej zasadzie, że jak zimą było nawet minus 10, wewnątrz takiego obiektu było kilka, czasami kilkanaście stopni. To jest ta część zaniżona, gdzie jak gdyby na okres zimy trzymano kozy. Udało nam się tamten obiekt zinwentaryzować i to jest jakby projekt, taki rysunek, ewentualnie gdyby w przyszłości była możliwość odtworzenia takiej szklarenki w ramach właśnie na przykład tego gospodarstwa czy tej zagrody w Dusocinie. Wracamy do tych zwierząt, to takie główne właściwie i gatunki i rasy, tak, czyli konie zimnokrwiste. Tutaj no akurat krowa czarno, rasy czarno-białe, ale na Pomorzu tutaj, a szczególnie na Powiślu były też białogrzbiety, wrzosówka, tutaj owca pomorska, rasy gęsi, tutaj mamy rypińską, tutaj kartuską, tutaj pomorską. Ach, na chwilę wracamy do tych ważek z niedźwiedzia i jeszcze raz mapka. Te slajdy mogły być ciut szybciej. No i teraz tak już trochę zbliżając się do końca. Dzisiaj jednym z ważnych elementów w gospodarczych i w ogóle w promocji regionu jest turystyka. To akurat jest zdjęcie zrobione u naszych może nie sąsiadów, kawałek dalej na Węgrzech, na Puszczy Węgierskiej, czyli pokaz jeżdżenia stojąco to na koniach. Wzięło się to początek od wypasu owiec, a mianowicie jeśli puszcza była porośnięta roślinnością trawiastą i owce były dość daleko, to jedyną zwyżką, na którą mogła wejść osoba pilnująca, no był koń albo dwójka koni. No więc żeby wyżej widzieć, trzeba było stanąć na koniu. No i potem były pierwsze pewnie nieudolne próby jeżdżenia na stojąco, a z czasem się zrobiła z tego jak gdyby rywalizacja i raz do roku w Hortobagi
odbywa się jakby pokazy nie tylko jazdy tej konnej, ale to jest jakby w sercu dużego obszaru wykorzystywanego ekstensywnie rolniczo. Klasyczny zaprzęg wołów z tej szarej rasy węgierskiej. Natomiast dlaczego jakby tak wspominam ten wątek związany z końmi? A mianowicie tak się złożyło, że właśnie niedaleko Dusocina, dosłownie w sąsiednim powiecie, jest stadnina koni pociągowych zimnokrwistych Nowe Jankowice. I te dwa tutaj no, konie w zaprzęgu niewinnie wyglądające, to są dwa najlepsze ogiery w Europie Środkowej. My oczywiście znamy polskie Araby, tam konie śląskie i tak dalej, natomiast te konie zimnokrwiste są jakby trochę w niełasce. Może to też i się wzięło stąd, że ze względów hodowlanych uproszczono tą procedurę, czyli do jednego jak gdyby worka wsadzono konie sztumskie, sokulskie i polskie Ardeny, ale na szczęście od kilku lat jest renesans koni zimnokrwistych i dzięki dobrze prowadzonym księgom udało się jakby w czystej linii odtworzyć i możliwość dla dalszej hodowli. I dlatego marzy nam się, żeby ewentualnie w tym Dusocinie, jeśli będą zawody w zbieraniu ziemniaków, żeby na przykład była nauka orki na przykład i w konie, i małym ciągnikiem, i dużym. Czy będzie nam dane, zobaczymy. Pomysłów nie brakuje. I ponieważ no, zniżyliśmy się do 40 minut i teraz mam dylemat, bo ja w rezerwie mam jeszcze parę slajdów trochę odbiegających od terenów rolniczych, ale jednak związanych z Wisłą. Ale to chyba Krzysztofowi, bo to chodzi o ptaki, to na koniec może pokażę na deser. Także w tym momencie ja dziękuję za uwagę, ewentualnie w tej części, jeśli będą pytania, to odpowiem, ewentualnie pokażę jeszcze parę slajdów. Dziękujemy bardzo panie dyrektorze za takie interesujące przedstawienie właśnie bioróżnorodności, zadań, którymi zajmujecie się w Zespole Parków Krajobrazowych. Tutaj szczególną uwagę należy zwrócić na to, że dbacie nie tylko o tą bioróżnorodność jakby związaną z przyrodą, ale również tą ochronę dziedzictwa kulturowego, za co też no, należą się jakby duże ukłony, bo idzie to w parze i bardzo, bardzo fajnie to pan przedstawił, także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że na zakończenie będzie jeszcze czas, żeby pokazać te slajdy, o których pan wspomina, czy nie wiem, czy uda się je nam dołączyć, bo to też może być problem, jeżeli są to zdjęcia, to może być problem, żeby nam się wgrała prezentacja, ale spróbujemy. Natomiast jeżeli pan pozwoli, ja mam jedno pytanie dotyczące właśnie wydawnictw, z którymi dysponujecie państwo w parku. Gdzie można je nabyć, czy wysyłkowo, czy w jakiejś formie takiej, gdzie one są w ogóle dostępne? No jest to pewien problem, ponieważ są to wydawnictwa, no nazwijmy to niezbyt wysokonakładowe, 200, 300, czasami 400 egzemplarzy. I większość z nich niestety jest jakby już nieosiągalna, natomiast przymierzamy się do reedycji, czyli do ponownego wydania w wersji rozszerzonej i wtedy, żeby chociaż część miała charakter komercyjny. Udało się ten ostatni, trzeci tom Jabłoń zrobić, bo trzeba pamiętać, że jeśli jest dotacja z instytucji jakby publicznej, to właściwie tych egzemplarzy nie wolno sprzedać, ale zazwyczaj tej dotacji nie starcza, więc potrzebny jest jak gdyby montaż finansowy, no nazwijmy to półkomercyjny. I akurat w przypadku Jabłoni tego trzeciego to udało się i to jest dostępne tam na stronie internetowej towarzystwa. Natomiast nie wiem, czy to nie wybiegnę przed orkiestrę, ale gdyby tutaj pani Karina wpadła na pomysł, że będą pytania dla uczestników, to my możemy w ramach pomocy humanitarnej dla tych, którzy coś dobrego zrobią, przekazać po 5 na przykład drzewek jabłoni jeszcze tej wiosny. Może nie dla wszystkich, ale powiedzmy dla 3-5 osób, może tak, pula nagród jest 50 drzewek, o tak. Aha, czyli wszystko zależy od tego, jak... rodziny oczywiście, tak? Dokładnie, czyli wszystko zależy od tego, jak uczestnicy zaangażują się, że tak powiem, w dyskusję i czy i w tym momencie, że tak powiem, mamy do dyspozycji 50 tak, drzewek, które będziemy 50. mogli rozdysponować, tak? Moje ulubione jest takie odpowiedź na pytanie, jak sadzimy drzewka, no to było w jednym z kabaretów zielonym do góry. Także tego pytania już prosimy nie zadawać. Dobrze, teraz pojawiło się pytanie i już zaraz opublikuję. Mam nadzieję, że będzie je zaraz widać. Mm.
O, to właściwie taka sugestia. Może rozpropagować wydawnictwa elektronicznie za pomocą PDF. Czy macie też taką możliwość, czy raczej nie? Czy raczej są w formie tylko książkowej? Dla odbiorcy byłoby to korzystne, natomiast jeśli trzeba pamiętać, że jest tu zespół 5 osób pracujących i są coś takiego jak prawa autorskie. I jeśli są to często oryginalne opracowania, a jest tam też paru profesorów, niezbyt chętnie, bo to w pewnym momencie tak jakby autor się rozstawał ze swoim dziełem. To zazwyczaj się robi, że się robi po 5, po 10 latach. To jest trochę tak, jak jedną osobę specjalnie przez 3 lata uczyliśmy rysowania owoców. To nie jest takie proste. To nie jest to, że ktoś skończył Akademię Sztuk Pięknych i namaluje nam owoc. 90% osób nie poradzi sobie z profesjonalnym, oczywiście osób wykształconych plastycznie, nie poradzi sobie z rysowaniem owoców, więc trochę rozumiem autorów, też chyba na ich miejscu byłbym powściągliwy. No tak, rozumiemy. Ktoś pisze jeszcze wiadomość, ale myślę, że czas jeszcze na odpowiedzi na pytania będzie po kolejnym wykładzie. A teraz już bardzo dziękuję na razie, panie dyrektorze. Mam nadzieję, że będzie pan z nami do końca. Jeżeli się pojawią jakieś pytania, to oczywiście postaramy się na nie odpowiedzieć. Natomiast teraz zaproszę państwa na wykład pana Krzysztofa Koniecznego o tym, jak funkcjonują, jak działają, co też ciekawego dzieje się w społecznych rezerwatach przyrody w Dolinie Łachy. Bardzo proszę, panie Krzysztofie, oddajemy głos. Dzień dobry państwu, mam nadzieję, że łącze dobrze działa i że będzie mnie dobrze słychać. Chciałbym dzisiaj państwu opowiedzieć historię, aż sam się zdziwiłem, już ponad 30-letnią, historię pomysłu moich kolegów, całej naszej grupy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody, wtedy ProNatura. To jest tak, że nie ma takiego pojęcia w polskim słowniku jak społeczne rezerwaty przyrody. Zaczynamy to w jakiś sposób od wielu lat promować, pokazywać i tłumaczyć, czym to jest. I dzisiaj o tym będę chciał państwu opowiedzieć. Kiedy miałem chyba 16 albo 17 lat, nasz kolega wrócił z Wielkiej Brytanii i powiedział, że jest coś niezwykłego w Wielkiej Brytanii, że tam właścicielami rezerwatów przyrody są organizacje pozarządowe. No, kiedy ma się 17 i 18 lat i nie bardzo wie się, skąd się biorą pieniądze na takie rzeczy, no to całe przedsięwzięcie wydaje się być niemożliwe do zrobienia. Tak się złożyło, że ja mieszkam w Dolinie Łachy od urodzenia i kiedy wraz z moimi przyjaciółmi z Wrocławia rozmawialiśmy o tej idei rezerwatów społecznych, rezerwatów przyrody, wtedy nazywaliśmy to gruntami prywatnymi, gruntami dla przyrody. Zaczęliśmy kombinować, jak kupić grunty nad jakąś rzeką. I pierwszy pomysł był taki, że kupimy sobie całą rzekę Odrę. Oczywiście to jest pewien żart, dlatego że kupienie Odry, czy tak jak u Jarka Pająkowskiego, kupienie Wisły nie wchodzi w grę. Oczywiście bardzo chcielibyśmy wykupić całą Dolinę Baryczy, prawego dopływu Odry. No to też się okazuje, że trzeba mieć miliardy i jest to nie do zrobienia. Natomiast całkiem niedaleko, w miejscu, gdzie ja pierwszy raz wchodziłem do wody, do rzeki, płynie malutka rzeka, która się nazywa Łacha, jest dopływem Baryczy lewostronnym i tam pomyśleliśmy sobie, że skoro mamy rozpocząć przygodę z rezerwatami, których właścicielem jest NGOs, no to zaczniemy kupować hektar po hektarze i wtedy moi rodzice, no w zasadzie praktycznie po koleżeńsku i po śmiesznych kosztach odsprzedali nam pierwszy hektar. To była bardzo ważna decyzja, dlatego że to zachęciło innych rolników w latach 90., tych starszych osób, które już nie mogły gospodarować, ceny gruntów były wtedy takie, jakie były i zaczęło się wykupowanie kolejnych cennych fragmentów. Dla nas cenne fragmenty to były łąki, na których żerowały bociany, to były miejsca rozrodu płazów i w ten sposób kupowaliśmy kolejne hektary. A tu jeszcze wspomnimy o organizatorze i sponsorze projektu, to już państwo znacie i wracamy do Doliny Łachy. Dolina Łachy jest w południowo-zachodniej Polsce. Ja się śmieję, że w ciepłych krajach, bo u nas jest zawsze cieplej niż w
wszędzie indziej w Polsce i właśnie tutaj włączę sobie tylko kursor do pokazywania. Właśnie tutaj leży 20-parokilometrowy odcinek małej rzeki, nad którą zaczęliśmy właśnie kupować kolejne fragmenty. Taką stolicą Doliny Łachy są Głębowice i tutaj te wszystkie tereny otoczone na zielono to właśnie wykupowane przez nas rezerwaty. Oczywiście Państwo od razu zadacie pytanie, skąd mieliśmy pieniądze na wykup i od razu na to pytanie odpowiem. Te pieniądze mieliśmy przede wszystkim z różnego rodzaju konkursów, które były ogłaszane na świecie. Mieliśmy pieniądze z duńskiego Totolotka, wygraliśmy konkurs, mieliśmy pieniądze od ludzi, którzy organizują takie specjalne projekty, na przykład Fundacja Johna Whitleya, Fundacja Rafforda, to są przyjaciele Stinga, którzy pomagają chronić przyrodę na całym świecie. To są pieniądze, w które była zaangażowana, mieliśmy okazję poznać księżniczkę Annę. I to powodowało, że z jednej strony kupowaliśmy od rolników kolejne fragmenty. Często były to fragmenty już na granicy tej przyrodniczej, jakaś resztki, jakieś małe łączki. No i to wszystko spowodowało, że w ciągu dosłownie może 5, może 10 lat udało nam się odkupić około 200 hektarów gruntów w Dolinie Łachy, o których za chwilę Państwu opowiem. Tak się składa, że oprócz gruntów w Dolinie Łachy odkupiliśmy takie małe gospodarstwo rolne, które wyremontowaliśmy i tu też ciekawostka, przy udziale skazanych z zakładu karnego w Wołowie, dlatego że jak zaczęliśmy kupować te grunty pod rezerwaty, ja zacząłem współpracować z różnymi instytucjami i zależało mi na angażowaniu osób wykluczonych lub osób, które mają jakieś tam w danym momencie problemy, te wszystkie działania związane z ochroną przyrody i wtedy na chwilę musiałem na 4 lata zostać klawiszem i zrobiliśmy takie projekty, które się nazywały Czarna Owca Skazani na Ochronę Przyrody i Czarna Owca Program Resocjalizacji poprzez Czynną Ochronę Przyrody. Wtedy też poznałem Jarka Pojąkowskiego u naszego nieżyjącego przyjaciela Przemka Czajkowskiego, którego imieniem w tej chwili nazywa się tutaj to Centrum Przyrodnicze i tutaj dlatego pokazuję ten slajd. To jest bardzo ważne miejsce dla nas, dlatego że mamy nie tylko tutaj zaplecze do całych tych rezerwatów, ale jak za chwilę zobaczycie, mamy też miejsce, w którym namnażamy pewien gatunek, który wyginął w Polsce do zera. Tak to wygląda. W międzyczasie udało nam się złożyć wniosek o stworzenie Natury 2000, kiedy powstawały ostoje w Polsce. Jak widzicie, te również nasze grunty zostały przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu przebadane, zostały wyznaczone rzadkie gatunki związane z załącznikiem dyrektywy i ptasiej, i siedliskowej. I tak przez ten cały okres budowana została taka mała dolina, którą można by porównać do setek, a może nawet tysięcy, specjalnie użyję słowa rowów, które płyną przez Polskę. Wszędzie tam, gdzie rośnie trochę olchy, gdzie jest jesion, który jest gatunkiem ginącym, można znaleźć siedliska ważne dla Unii Europejskiej, czyli mówię o łęgach przystrumykowych, o łęgach jesionowo-olszowych i wzdłuż takiej właśnie takiego cieku, niespełna dwumetrowej szerokości takiej rzeczki, udało nam się zbudować całą sieć, teraz mogę już użyć tego słowa, społecznych rezerwatów przyrody, czyli takich, które są własnością NGO-sa, w tym przypadku naszej Fundacji Przyrodniczej ProNatura, są zarządzane społecznie i nie ma tu uprawy żadnych roślin uprawnych, choć jesteśmy rolnikami, dlatego że mamy użytki zielone i współpracujemy, co jest dla nas kluczowe i najważniejsze, z lokalnymi i nie tylko z lokalnymi rolnikami, którzy i wypasają u nas zwierzęta i dostają od nas siano, to znaczy oni pomagają nam w koszeniu, w zamian za to dostają siano i tak to wszystko trwa, z tym, że kosimy w taki sposób, żeby to było
ok, dobre dla krów i dla koni, ale przede wszystkim miało sens dla przyrody. Tak to jest robione. No i te społeczne rezerwaty przyrody, zacznę od takich małych, niewielkich, raz na jakiś czas oblatuję te wszystkie swoje, w cudzysłowie, posiadłości i chcę Państwu pokazać, że taki malutka łąka, która ma hektar 20 w części źródliskowej Doliny Łachy, ma ogromne znaczenie, dlatego że na takiej łące można znaleźć ponad około 300-400 storczyków szerokolistnych, to jest stoplamek szerokolistny. Nie udało nam się akurat w tym miejscu ochronić resztek czarci kęsu łąkowego, są na następnej łące. To są gatunki, które nie tylko same w sobie nie są, są ważne, ale w przypadku czarci kęsu łąkowego są one również roślinami żywicielskimi dla bardzo rzadkich motyli, jakim jest przeplatka aurinia, którą mamy mniej więcej od naszych rezerwatów w linii prostej jakieś 20 km i być może kiedyś będzie potrzeba czy reintrodukcji, czy jakiegokolwiek działania związanego z ochroną tego gatunku, to już mamy jak gdyby gotowe siedlisko, gdzie można będzie przywracać ten gatunek, tak? Oczywiście Państwo teraz widzicie duży, jeden z naszych największych rezerwatów, ma 68 hektarów, nazywa się Polder, dlatego że oprócz tych wartości przyrodniczych, rolniczych, spełnia bardzo ważne zadanie, mianowicie jest miejscem ochrony przeciwpowodziowej, czyli na naszym terenie zbieramy wody, które zalewały niegdyś pola rolne i daleko, powiedzmy jakieś 13-14 km od nas zalewały taką małą miejscowość i w tej chwili udało się obniżyć ten próg tych wód zalewowych, natomiast u nas zostają dziesiątki tysięcy metrów sześciennych wody. Oczywiście, kiedy była susza w 2015 i w ostatnich latach, no to też cierpimy z tego powodu. I w tym miejscu, dzięki wtedy wsparciu Fundacji Ekofundusz z Warszawy, stworzyliśmy dosłownie koparkami, spychaczami na mocno, tam gdzie były łąki zdegradowane, gdzie nie było rzadkich gatunków ani roślin, ani zwierząt, stworzyliśmy jak gdyby te oczka wodne na łąkach od nowa. I w tej chwili są to główne centra występowania płazów w regionie. W wielu innych miejscach te gatunki wyginęły praktycznie doszczętnie, dlatego że płazy są bardzo wrażliwe. Natomiast tu i w innych oczkach wodnych w zasadzie mamy wszystkie trzy gatunki traszek, czyli grzebieniastą, czyli zwyczajną i górską nawet, tak na granicy zasięgów wzgórz trzebnickich. I oczywiście pojawiają się tu gatunki, które nas zaskakują, takie jak brzęczka, jak zielonka, jak kropiatka i w tej chwili to super działa. Oczywiście to zdjęcie jest sprzed 15 lat, w tej chwili jest więc są większe trzcinowiska, wchodzą takie gatunki jak łabędź krzykliwy, pojawiają się gęsi gęgawy, więc to zbieranie tej wody, magazynowanie tej wody ma ogromne znaczenie dla retencji doliny, myślę również dla rolników. Wtedy ta woda jest wolniej uwalniana i ma to znaczenie dla całego regionu. Oczywiście pojawiły się bobry i wykonują za nas ogromną pracę. Przeliczając to na pieniądze, musielibyśmy wydawać rocznie dziesiątki tysięcy złotych na zatrzymanie tej wody. Jak mamy bobry, robią to bardzo bardzo skutecznie i tak jak mówiłem, dla nas kluczowa było utrzymanie żerowic bociana białego. Jeśli ktoś z Państwa zapyta, dlaczego bociana białego, to powiem Państwu, ano dlatego, że na Dolnym Śląsku zgodnie z badaniami już 10 lat temu populacja bociana białego spadła o 40%. Jak jeżdżę w okolicach Kujaw, jak jeżdżę na Podlasie, to tam nie ma jeszcze tak drastycznych spadków, natomiast w południowo-zachodniej Polsce od Śląska po ziemię lubuską te spadki są przeogromne, drastyczne. Bociany wycofują się nawet, wydawałoby się, z miejsc mocno niezmienionych, jak Dolina Odry, a tam tych gniazd jest coraz mniej. Dlatego też czasem, jak jest takie określenie w melioracji, warga brzegowa, czyli przez lata pogłębiane rowy i wysypywana ziemia na boki, to czasem musimy przebić taką wargę brzegową, żeby ta woda, która płynie bezpośrednio do Bałtyku, mogła się do nas
wlewać, zatrzymywać. W tej wodzie mnożą się bezkręgowce, są pokarmem nie tylko bocianów, ale też bocianów czarnych. Przylatują do nas, mamy lęgowe krzyki, mamy lęgowe czajki, bardzo dużo różnych ptaków drapieżnych, które u nas żerują, od bielików, kań rudych, kań czarnych, koguzów, przez błotniaki stawowe, błotniaki łąkowe, a zimą również błotniaki zbożowe i, jak się ostatnio okazało, stepowe. Natomiast w miejscach, gdzie mieliśmy do czynienia z roślinnością już zachowaną, tak, na przykład z mieczykiem dachówkowatym, tych miejsc nie ruszaliśmy, no mówię tu jeszcze o początku lat 2000, o końcu lat 90. ubiegłego wieku, tych miejsc nie dotykaliśmy koparkami i w przypadku mieczyka dachówkowatego wypracowaliśmy pewien model ochrony tego gatunku, który jest zupełnie odmienny od programów rolno-środowiskowych, który wymaga zaangażowania bydła, ale na bardzo krótki czas. Czyli łąkę kosimy co 2 lata z mieczykami. Zaczynaliśmy od 20 osobników kwitnących. W tej chwili mamy 570 w dobrym roku, 600 osobników kwitnących. I to polega na tym, że kiedy już są nasiona, kiedy one już są w końcu sierpnia wyschnięte, to wtedy warto wpuścić na łąkę niedużą ilość koni lub krów, które przenoszą te nasiona, zjadają, przenoszą, roznoszą na kopytach i wbijają je w ziemię. Okazało się, że samo koszenie jest ok, ale nie ma tej możliwości rozsiewania tych roślin, co w przypadku wprowadzania bydła czy koni. To jest naprawdę niezwykle ważna rzecz dla następnych decyzji Ministerstwa Rolnictwa, jeśli chodzi o dopłaty. To jest, śmieję się czasem, wyprowadzenie bydła na łąki z powrotem, owiec, krów i płacenie tym rolnikom. My nie jesteśmy właścicielem ani bydła, ani koni, natomiast uważam, że ci ludzie, którzy wypasają krowy w wolnym wypasie, powinni być ekstra dotowani, dlatego że oni w dużej mierze chronią polską przyrodę i takie gatunki, choćby jak gawron, który trafił na czerwoną listę gatunków ginących w Polsce, są zależne od tak zwanej krótkiej trawy i od wypasu. Mamy też pojedyncze drzewa z koziorogiem dęboszem, ale na Dolnym Śląsku ten koziorog dębosz w starych dębach, mimo że z czerwonej księgi, że wszędzie indziej jest rzadki, jest u nas gatunkiem dobrze utrzymującym się. Ważne, żeby tylko następne pokolenia miały odpowiednio dużo dębów, które nie chcą się na Dolnym Śląsku ostatnio przyjmować i dobrze rosnąć. Są też takie miejsca, które okazuje się, czytając po niemieckie mapy, istnieją nieużytkowane od lat, nie zarastają jakoś mocno, są na tyle wilgotne, że ich nie dotykamy. Tu jest przykład rąkowego bagna, takie ponad 4 hektary przy rzece. Państwo, nie wiem, czy widać kursor. Tutaj w tym miejscu płynie Łacha, już poniżej, w środkowym biegu rzeki, gdzie w naturalny sposób udało nam się też to ochronić. Ochrona może również polegać na tym, że takie miejsce może być rozkopane, zrobiony staw i wtedy nie będzie już takiego miejsca dla rozrodu gęgaw, błotniaków stawowych. Tutaj widzicie małego żurawia, no i całej masy bezkręgowców. Ten akurat zatoczek pospolity jest, tak jak sama nazwa wskazuje, pospolity, choć nie zawsze tak bywa, jak nazwy wskazują. No i oczywiście na okrajkach są storczyki, trochę zarośli wierzby szarej i uszatej. No i to wszystko funkcjonuje od lat. Nie trzeba tutaj w zasadzie robić jakichś większych działań. Proszę Państwa, to jest miejsce, które zostało przez całe lata użytkowane, było rolniczo. Jak zobaczycie tutaj, gdzie pokazuję trochę wody, tutaj jest taka duża, sucha, no można powiedzieć wydma, ale bardziej to jest pozostałość polodowcowa, to jest taki nanos polodowcowy ze żwirami, trochę piachu, właśnie naniesionego na to przez wiatr. I to wszystko ma około 50 hektarów, nazywa się Ruskie Łąki, tutaj z dębami, z koziorogami, oczywiście z modraszkiem nauzitousem, bo jest dużo krwiściągu, ale te wszystkie miejsca związane z wodą zostały wykopane koparkami, a w tym miejscu, gdzie jest tak dużo wody, rosły kiedyś
rośliny uprawne. Pamiętam jeszcze z dzieciństwa buraki tam ktoś miał, czy zboża różne. Natomiast tutaj to jest klasa 6Z, 5-6Z, nieurodzajne ziemie, trochę owsa, trochę żyta, czasem jakieś ziemniaki. I przez całe lata na początku borykaliśmy się z wchodzeniem gatunków obcych. Mieliśmy kłopot z konyzą, z przymiotnem kanadyjskim, mieliśmy kłopot z wchodzeniem różnych innych roślin, ale co się okazuje, jeśli w odpowiednim terminie wprowadzaliśmy koszenie i wypas bydła, to zaczęły się odtwarzać naturalne siedliska, na przykład ze szczotlichą siną, takie z goździkiem kropkowanym, co tam jeszcze z jakichś takich ciekawszych rzeczy wchodzą powoli gatunki, powiedzmy w cudzysłowie, lekko stepowe, zobaczymy jak to się rozwinie. I to posłużyło nam również do tego, żeby stworzyć tarliska, kiedy rzeka wylewa. Oczywiście w ostatnich latach jest bardzo sucho, ale mamy, bo robimy kontrolne badania, mamy szczupaka, mamy lina, mamy rzeczy bez wpuszczania gatunków obcych. Mamy takie gatunki w swoich oczkach wodnych. Przy okazji jest to największe miejsce rozrodu rzekotki drzewnej w okolicy. Wrócił kumak nizinny. Oczywiście widzicie tutaj Państwo w prawym górnym rogu kopulujące, a w zasadzie będące w ampleksusie ropuchy szare. I jak widać na zdjęciu obok ropuch, łąki są zalewane. Świadczy o tym to, że pod wodą kwitną jaskry rozłogowe, wybitnie lądowe, choć lubiące mokre łąki rośliny. I tak to działa, ale proszę sobie zapamiętać tą suchą łąkę, dlatego że tutaj dzieją się różne rzeczy. Oczywiście miejsce niezwykle ważne dla bocianów. Ostało się jedno gniazdo w sumie na moim podwórku. Czekamy w tej chwili na przylot, ale bociany co roku wychowują młode i przylatują. To jest ważne i to są te działania, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. Proszę Państwa, jak kupujemy kolejne działki, to nie do końca wiedzieliśmy 40-30 lat temu, co nam z tego wszystkiego wyjdzie. I nagle pojawiają się inne organizacje, z którymi zaczynamy współpracować. Pojawia się Stowarzyszenie Ochrony, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra z Poznania, nasi koledzy, którzy rozpoczęli projekt reintrodukcji susła moręgowanego. Przypomnę tylko, że to są takie wiewiórki ziemne, które wyginęły w Polsce do zera w latach 70. i podobnie jak żubr są w tej chwili odtwarzane na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. No, nie jest to takie proste. Z 5 stanowisk, na których były wypuszczane, ostały się 2. Jedno właśnie na tych zwirowych wydmach w rezerwacie społecznym Ruskie Łąki, które pokazywałem wcześniej. No i mamy w tej chwili największą populację w kraju tego susła. Mamy 900 czynnych nor. Trudno powiedzieć, ile jest susłów, natomiast co roku jest robiony monitoring polegający na liczeniu czynnych nor, czyli daje to obraz z roku na rok, czy populacja rośnie, czy maleje. Drugie stanowisko jest w miejscu, gdzie ostatnie susły moręgowane obserwowano, na Opolszczyźnie, w Kamieniu Śląskim. Oczywiście na początku pojawiała się masa różnych telewizji. Był taki okres dużego zainteresowania przyrodą, wydaje mi się, że dużo większego niż teraz. No i robiło to dobrą robotę dla regionu, dlatego że rocznie na tym polu pojawia się od kilkuset do paru tysięcy ludzi. Jedni przychodzą oglądać, jedni próbują fotografować, jeszcze inni przyjeżdżają rowerami. To powoduje, że ta Dolina Łachy, mimo że jest zwykłym naprawdę fragmentem naszego kraju, nizinnym, to powoduje, że tych ludzi jest coraz więcej. No i pytanie jest tylko takie, jak tych ludzi zatrzymać, o czym jeszcze na pewno poopowiadam. Jak widzicie, te susły były przywiezione w takich klatkach, miały specjalną kwarantannę w poznańskim zoo i co roku w miejscach, gdzie są reintrodukowane, są przywożone, budowane są woliery i są wpuszczane takie zwierzątka z powrotem
do nas. Jak widzicie, to jest właśnie to pole, nawet czy z drona, czy nawet z satelity widać, że te suszły, powiedzmy w cudzysłowie, przyjęły się i widać te białe miejsca na zdjęciu, to są miejsca, gdzie suszły wyrzucają piasek, to są ich takie miejsca, gdzie one głównie żyją, ale mają też otwory wlotowe bez piasku, takie, gdzie mogą się schować. W naszym centrum, to o czym opowiadałem, niżej na dwóch zdjęciach widzicie, że powstała woliera 100 metrów kwadratowych. Jest to druga woliera w kraju, jedna jest w poznańskim zoo, druga jest właśnie w centrum przyrodniczym. I tutaj namnażamy te susły, mamy taki stowarzyszenie Salamandra, utrzymuje te susły po to, że jak jest nadwyżka susłów w wolierze, one są odławiane i są wpuszczane w nowe miejsca, jak są przywożone susły albo z innego zoo, albo gdzieś tam odławiane są na Słowacji czy na Węgrzech, bo są najbliższe nam populacje, to są przywożone najpierw do woliery, tutaj są przez rok i w okolicach końca lipca i sierpnia są wtedy wypuszczane. To tak fajnie wygląda, ale budowla pod ziemią ma blisko 3-metrowy fundament, żeby te susły się nie wykopywały, odpukać. Na razie susły się nie wykopują, namnażają się. Jakoś półtora godziny temu dawałem im słonecznik i jakieś tam marchewki, więc wiewiórki czują się świetnie, a z bliska wyglądają w ten sposób. Są takie dosyć sympatyczne. Jak Państwo porównacie susła ze szczurem, to widać, że ten suseł zainwestował w PR i jakoś go ludzie bardziej kochają. Duże czarne oko, co ludzie bardzo lubią. No i potrafi w łapki ładnie coś tam wziąć, więc robi to duże wrażenie. Tak wygląda właśnie ta wiewiórka ziemna. Ale to nie był nigdy główny cel. To są rzeczy przy okazji, które świetnie działają. Teraz naszym celem, dlatego że trudno nam w tej chwili dokupić kolejne grunty, dlatego że są wielokrotnie droższe i w związku z tym, że są dopłaty i że można siać kukurydzę, więc cała okolica jest użytkowana coraz bardziej przemysłowo, mamy coraz więcej takiego wielkopolskiego, bardzo przemysłowego rolnictwa z ogromnymi ilościami obornika, co powoduje, że z przemysłowych ferm powoduje, że ta okoliczna rzeczka, widzimy, zaczyna się bardzo mocno eutrofizować. No i te nasze rezerwaty w takiej sytuacji stanowią pewnego rodzaju barierę do spływu części tych fosforanów i azotanów, które później płyną do Bałtyku, który zakwita i nie możecie się Państwo kąpać na wakacje. No to jest taki kolejny element bardzo ważny, nowa funkcja jak gdyby tych społecznych rezerwatów, że im więcej jest ich wzdłuż jakiegoś cieku, tym bardziej hamują spływ tych wszystkich biogenów. Natomiast na zdjęciu macie taką dosyć rzadką roślinę, niegdyś chwast. To jest, nie wiem czy Państwo znacie, to jest pszeniec różowy, taki gatunek charakterystyczny dla suchych, no, muraw. W zasadzie w moim regionie były znane dwa stanowiska, jedno zarosło, drugie w tej chwili jest przekształcane w żwirownię. I w związku z tym, że żwirownia dostała wszystkie pozwolenia, jest to robione zgodnie z prawem, odkupiliśmy wierzchnią warstwę zdzieraną z tej żwirowni w ostatnim momencie, gdzie występuje ten gatunek i przywieźliśmy do jednego z rezerwatów, gdzie została ta ziemia rozplantowana w zeszłym roku i czekamy, czy uda nam się uratować ostatnie stanowisko pszeńca różowego. To jest dla mnie największa zagadka w tym roku i to są pieniądze, które wydajemy na takie rzeczy pieniądze po to, żeby ratować właśnie to, co w regionie. Tu jest kolejny przykład. Zobaczcie Państwo, jak kopaliśmy te oczka wodne dla płazów, to zgodnie z ustawą o ochronie gruntów wtedy całą tą ziemię humusową zgromadziliśmy na skarpie, przewidując, że będą się kiedyś tam gnieździły zimorodki, ale nie przewidzieliśmy, że
zmiany klimatu spowodują ogromne ocieplenie i że gatunki z południa Europy będą bardzo ekspansywne w naszym kraju. I w tej chwili praktycznie co roku mamy, jak widzicie na zdjęciu, kolonię żon, z tym, że od 2 lat ta kolonia jest mniejsza, liczy kilkanaście par. Natomiast mieliśmy przez 2 lata największą kolonię w kraju, między 72 a 98 par. Mówię otworów, w zasadzie otworów, w których one budują swoje gniazda, i praktycznie co roku wynajmujemy koparkę i co roku poprawiamy tą skarpę. Te żony się pokazują. Mówię, że jest ich w tej chwili mniej, no dlatego, że pojawił się w okolicy wyspecjalizowany krogulec i kobus, które redukują populację bardzo mocno i wyłapują i młode, i dorosłe osobniki, co nas trochę martwi, no ale taka jest przyroda. Równocześnie, tak jak Jarek mówił o zbieraniu wypluwek puszczyków, co również regularnie robimy, i słów, no to w tej chwili poddane są badaniu, jeśli chodzi o owady, wypluwki żon, i zaprzyjaźnieni koledzy z Uniwersytetu Wrocławskiego pod okiem Marcina Kadeja robią takie badania. Zobaczymy, jakie gatunki żona, nowy gatunek w zasadzie w takiej ilości nowy, bo kiedyś było kilkanaście par w Polsce, powiedzmy 30 lat temu. No to w tej chwili to robi, więc takie rzeczy są robione cały czas w rezerwatach. Jak widzicie, dużo zielonej trawy, więc trzeba coś z tym zrobić. I teraz tak, 100 hektarów mamy niedotykanych, traktujemy jak Puszczę Białowieską, gdzie rozwijają się łęgi jesionowo-olszowe, i z ogromną radością wchodzę w te łęgi, widząc co roku, że są coraz bardziej naturalne, coraz bardziej dzikie i jest coraz więcej gatunków, nawet nie tyle więcej jakichś rzadkich gatunków, ale stabilnie tych, które powinny być w łęgach. Pięknie utrzymują się te gleby murszowe z olchą, z jesionem nawet, i to działa. Natomiast drugie mniej więcej 100 hektarów to różnego rodzaju programy rolno-środowiskowe, to są jakieś tam starsze. Mieliśmy kiedyś nawet pakiet z rolnictwa ekologicznego, ale potem, kiedy redukowano te programy rolno-środowiskowe, ograniczono powierzchnię, no takie różne historie, które nie były moim zdaniem dobre ani dla przyrody, ani dla rolników, doszliśmy w zasadzie do użytkowania łąk ekstensywnych, trzęślicowych, i głównie się na tym w tej chwili skupiamy. Zresztą nie wiem, jakie pakiety wejdziemy zgodnie z Nowym Ładem w tym sezonie. Jeszcze musimy to dobrze przemyśleć. Idziemy dalej. Sami również kosimy łąki. Był taki moment, że wymyśliliśmy wypłaszacz, który rzeczywiście działał, zwłaszcza na małe sarny, jakieś drobną zwierzynę. Potem ministerstwo wycofało się z potrzeby posiadania takiego wypłaszacza. Tak wyglądał prototyp na takim śmiesznym traktorze. Zrobiliśmy to z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. Był testowany w naszym rezerwacie i rzeczywiście zwykłe łańcuchy pozwalały na uniknięcie wielu przypadków skoszenia zwierząt. Przy okazji naszych rolników zawsze edukujemy, pokazujemy, że warto kosić łąkę od środka na zewnątrz, tak żeby te ptaki mogły wyjść. Zwierzęta, które chowają się w wysoką trawę, koszenie dookoła powoduje, że ostatni pokos kosi najczęściej czy pisklęta derkaczy, czy czajek, czy różnych innych gatunków, więc to są takie nasze działania przy okazji. Oczywiście próbujemy od lat i pracujemy z różnymi organizacjami. Przez długi lat pracowaliśmy z towarzystwem Tara, które wypasało u nas swoje konie, i konie mają cudowną właściwość, bo wyjadają trzcinę, zwłaszcza tą młodą trzcinę. To bardzo dobrze w kolejnym roku robi dobrze trzcinniczkom, łozówkom, rokitniczkom, brzęczkom, myślę komu jeszcze, również zielonkom, dlatego że ta trzcina się inaczej odbudowuje, tworzy taką strukturę przyjazną dla wielu ptaków. W tej chwili koni mamy mniej, mamy innych, pracujemy z indywidualnymi gospodarzami,
ale przez długi czas mieliśmy duży kłopot z zarastaniem łąk przez olchy, przez wierzby i przez całe lata angażowaliśmy się bardzo mocno w wykaszanie takich gatunków i oczywiście walczyliśmy z gatunkami nie tylko u nas, ucząc na przykład skazanych z zakładu karnego w Wołowie, ucząc, robiąc im kursy obsługi piły, kosy spalinowej, tak żeby mieli zawód, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, wtedy jak pracowałem przez chwilę w zakładzie karnym, 70% osób osadzonych miało skończoną podstawówkę lub niepełną podstawówkę i nie mieli żadnego zawodu, więc daliśmy im 28 różnych zawodów. Jednym z takich zawodów było to, że przetwarzali tą biomasę wycinaną z łąk i kupiliśmy po bliskiej szkole wtedy piec na biomasę i przez wiele lat taki schemat, czyli usuwanie biomasy z łąk, mielenie tego, suszenie i oddawanie do szkoły działał i rzeczywiście w tej chwili mamy wiele parczajek, już w tej chwili siedzą na jajkach w jednym z rezerwatów. Tak to sobie wymyśliliśmy, tak to działało. Oczywiście ustawa o zamówieniach publicznych powoduje, że pomogliśmy też zrobić już też nieistniejącą, bo jest na gaz, ale przez blisko 20 lat istniejącą kotłownię na biomasę, na siano i na słomę innej szkole, taką 2-megawatową. Problem polegał na tym, że myśmy za darmo oddawali dużo siana, tylko że zrobienie przetargu na opał do szkoły wycinało jak gdyby tych wszystkich pojedynczych rolników, którzy mieszkają w Dolinie Łachy, nie mogli oni sprzedawać osobno, nie byli w stanie założyć grupy producenckiej, na czym nam bardzo zależało, bo wiecie, że się trudno dogadać czyim traktorem, czyją prasą, kto włoży pieniądze, kto nie włoży. No i finał był taki, że wygrywał jeden duży rolnik, który najczęściej przywoził słomę. No i wtedy trzeba jeszcze było do tego dbać, żeby ta słoma była sucha, bo inaczej te piece, te kotły były narażone na niszczenie. To jest nasze centrum przyrodnicze. Mamy takie miejsce, w którym właśnie namnażamy te susły. Robiliśmy szkolenia dla rolników, jak wchodziły programy rolno-środowiskowe. Tutaj robimy tak zwane obozy susłowe, no, prowadzimy badania. Ale też, jak widzicie, zdarzało się, że jakieś tam przekazywaliśmy drzewka i wzdłuż różnego rodzaju zadrzewień dosadzaliśmy również drzewka owocowe. Jarku Pająkowski, jeśli mnie słyszysz, to chętnie przyjmiemy kiedyś trochę drzewek, ale to pogadamy osobno. Zdarzało się, że przyjeżdżały do nas dzieci, nawet nie wiem skąd tyle tego było. To był taki moment, kiedy pokazywaliśmy też dzieciom, co tam na tych naszych łąkach żyje, to zawsze cieszy. W tej chwili mamy trochę mniej dzieci, dlatego że nie mamy ludzi i utrzymanie tego wszystkiego staje się coraz droższe, ale jakoś sobie tam radzimy. Mamy też takie miejsca, gdzie mamy specjalną stodołę do wypuszczania płomykówek. Tu pozdrawiamy Puchaczówkę spod Strzelina, która czasem nam takie płomykówki przywoziła do wypuszczania, ale tak naprawdę jest to miejsce do obserwacji przyrody, gdzie można zamknąć małą klasę z panią nauczycielką na kilka godzin. Studentom zdarza się tam nawet nocować, żeby coś tam w nocy przeżyć. Jak tam się szerszenie pokazują, to im się robi od razu. I oczywiście to, o czym te rezerwaty powodują, że nie da się nie współpracować, zwłaszcza w małym środowisku, ale to powoduje, że wiele gospodarstw udało nam się tych ekstensywnych, małych, doprowadzić tych rolników bez strat do emerytury. To może wyglądać dziwnie, ale ci ludzie nie byliby w stanie, mając po kilkanaście hektarów, utrzymać tych swoich gospodarstw, a że od nas mogą dostać siano, nie ponoszą kosztów, nie płacą za to siano, tylko je koszą jak na swoich łąkach, no to udało się tych rolników, no powiedzmy, w jakimś takim większym stopniu doprowadzić do emerytury, choć ubolewamy, że coraz więcej gospodarstw jest ziemię oddaje w dzierżawę dużym przemysłowym rolnikom, no i oczywiście tak to wygląda. Również w różnych stajniach wieszaliśmy takie podstawki
jaskółek. Produkowali je skazani w zakładzie karnym w Wołowie, naprawdę robili dużo dobrej roboty. Czasem przy okazji jakieś tam w tych gospodarstwach wieszaliśmy budki. Oczywiście najlepiej, gdyby został stary las. Natomiast to są też ważne rzeczy edukacyjne, pokazujące, że warto współpracować. Pomagaliśmy w jakichś tam kurach, zielononóżkach, wspieraliśmy koło gospodyń, czy jak trzeba było. Natomiast w tej chwili takim tematem, który chętnie bym rozwinął, to są pszczoły i znajdując kolejne nowe osoby, które mam nadzieję, że pojawią się w naszej fundacji, na naszych rezerwatach, okazuje się, że tych pszczół miodnych domowych jest już dużo i są konkurencją dla bardzo rzadkich dzikich pszczół, których jest w Polsce ponad 400 gatunków. Są takie panie, które się nazywają Justyna Kierat i Kamila Chomicz, które robią wszystko, żeby pokazać ludziom, że ważne są dzikie pszczoły i że coraz więcej pszczół, tych, tak już teraz można powiedzieć, nawet komercyjnych, zaczyna być zagrożeniem dla setek gatunków pszczół dzikich i pozostawianie takich skarpie dla żon, to co robimy w rezerwatach, okazuje się, jest bardzo, bardzo przyjazne dla tych dzikich pszczół. No i czekamy na odwiedziny entomolożek, które zrobią badania, co tam u nas jest, bo to nie jest takie proste, żeby je oznaczyć, ale bywa tak, że zapraszamy naukowców z całego świata. To są naukowcy ze Szkocji, którzy właśnie na naszych i łąkach, i gruntach okolicznych robili badania z kolegami z Uniwersytetu Wrocławskiego, odkryli zupełnie bardzo dużo nowych gatunków, dlatego że mało kto się zajmuje w Polsce niektórymi grupami zwierząt. No i się okazało, że te znowu nasze rezerwaty mają ważne znaczenie dla zachowania przyrody. Tak jak mówiłem, zdarzało nam się współpracować ze strażakami, z rolnikami, teraz myślę ze skazanymi z zakładu karnego, z gleboznawcami, z botanikami. To są wszystko, tworzą się przyjaźnie, przyjeżdża do nas dużo ludzi, ornitolodzy. No i tak to wszystko wygląda, że ze zwykłych pól, na których kiedyś pasły się krowy mojej rodziny i rodzin kilkudziesięciu, bo odkupiliśmy ziemię od kilkudziesięciu właścicieli i agencji, w tej chwili nadal pasą się krowy, tyle tylko, że głównym celem jest ochrona czajek, mamy ochrona różnych gatunków, których mamy bardzo dużo. Przy okazji pomagaliśmy w remoncie kościoła, gdzie kupowaliśmy specjalne farby, żeby nie niszczyć nietoperzy, które tam są. Mamy 7 gatunków nietoperzy zimujących, mamy na tej, kościół jest całkowicie wyremontowany. W tej chwili jest miejsce hotelowe, można przyjechać z grupą 60 ludzi, jest wyżywienie, można pójść na wycieczkę do naszych rezerwatów, to już jest prowadzone przez parafię właśnie w tej stolicy Doliny Łachy w Głębowicach. Pomagaliśmy lokalnym rolnikom, no nieżyjący już wspaniały człowiek, Augustyn Czyżowicz, który jest fotografem, rolnikiem, którego wszystkie zdjęcia trafiły do Muzeum Narodowego. Tu jest otwarcie, to właśnie on w lewym rogu jest otwarcie z kulturoznawcami z Wrocławia. Otwarcie jego wystawy, wydaliśmy mu książkę, więc jakieś takie izby. I to wszystko jest tworzone poza instytucjonalnie. To ma wielką wartość, tak uważam. Przy okazji próbujemy i zachęcaliśmy rolników do odtwarzania, dlatego że mieszkamy w gminie Wińsko, do odtwarzania winnic. Te winnice są odtwarzane, robione jest wino, chyba dość teraz dobre, bo kiedyś było bardzo, bardzo kwaśne. No i tak wygląda cała ta Dolina Łachy. Oczywiście z tego wszystkiego jeszcze więcej, ale mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem. Chcę tylko powiedzieć na koniec, że oprócz oczywiście naszych rezerwatów w Polsce, inne organizacje, takie jak Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z Podlasia, Zachodniopomorskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z okolic Szczecina, tak, i w paru innych miejscach, teraz WWF też wchodzi w wykup ziemi. Oczywiście jest to droższe, ale to jest dobry kierunek, taki kierunek, który właśnie w Wielkiej Brytanii pozwala na ochronę nie promili gruntów, ale procentów powierzchni Wielkiej Brytanii, Szkocji
Irlandii i takie organizacje jak Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków mają setki, tysiące hektarów, kupują tą ziemię z darowizn. Ludzie starsi, bezdzietni oddają swoje majątki po to, żeby kupić taką ziemię. U nas to nie działa. Powiem Państwu, już po kilkunastu latach zrobiliśmy kiedyś takie doświadczenie w jednej z ważnych czasopism w Polsce, w tygodniku. Dołożyliśmy swój dodatek, który miał chyba 12 stron. Na ostatniej stronie było, że zbieramy na rezerwat. Wydaliśmy na ten dodatek sporo pieniędzy, żeby się ukazał w całej Polsce, w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy i dostaliśmy 350 zł na zakup ziemi. Dołożyliśmy do takiego malutkiego kawałeczka i nazwaliśmy go, tak nawiązując do czasopisma, ale nie chcę robić w tej chwili reklamy. Ciągle jeszcze to działa. Nie wiem, jak długo wytrzymamy, dlatego że tych młodych ludzi, którzy chcieliby robić takie działania, o czym pisał znany w ochronie przyrody Andrzej Jermaczek, jest widać trochę mniej. No i zobaczymy, czy uda się to wszystko jakoś ciągnąć w następnych latach, tak jak to było do tej pory robione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Mamy nadzieję, że się wszystko uda i wszystkie plany i zamierzenia uda się fundacji zrealizować. Dziękujemy za tę piękną, ciekawą podróż, wędrówkę przez właśnie społeczne rezerwaty przyrody w Dolinie Łachy. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli okazję również zorganizować wyjazd studyjny i pojechać zobaczyć, jak to wygląda na żywo w terenie u państwa. Mamy nadzieję, że się uda. Pojawiają się nowe fundusze unijne, więc może uda się coś takiego zorganizować. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za ten wykład. Za chwileczkę pojawią się pytania. Wiem, że są pytania, wcześniej były też do pana Jarka Pająkowskiego, ale pan Jarek jeszcze zechce nam przedstawić kilka slajdów na zakończenie, więc może te pytania skierujemy już do pana Jarosława później. A teraz do pana Krzysztofa, już momencik. Szukam elektronicznie. To nie jest to pytanie. Czy można się zgłaszać do pana i Fundacji ProNatura po wsparcie, jeśli bylibyśmy zainteresowani przeznaczeniem 2-3 hektarów z naszego gospodarstwa na takie użytki ekologiczne? Oczywiście można mnie złapać przez stronę panodprzyrody.pl, napisać do mnie i wtedy skontaktujecie się państwo ze mną. Ja powiem, co warto zostawić, z tym, że też proszę pamiętać, że idą zmiany, i że w całej Polsce, cała Polska i cała Unia będziemy musieli szukać takich gruntów, które będziemy mogli zostawić dla przyrody, więc to może pomóc w gospodarstwach za chwilę w uzyskaniu tego założenia, nad którym pracuje obecnie Ministerstwo Rolnictwa, więc to są dobre miejsca. Natomiast czy na własnym gruncie tworzyć użytki ekologiczne? Tak jak powiedział Jarek Pająkowski, przejście tych świętych procedur to jest bardzo skomplikowana sprawa. Nasze grunty nie są użytkami ekologicznymi, nie są rezerwatami przyrody w sensie prawnym. To pokazuje, jak to wygląda. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś będzie zainteresowany, no, fundacja jest malutka, w zasadzie w tej chwili jestem ja i mam dwóch kolegów, dlatego że to nie były ostatnio czasy dla organizacji pozarządowych, żeby to można było nie wiadomo jak rozwijać. Jeśli jeszcze macie bardzo Państwo jakieś pytania, to proszę. Proszę Państwa, bardzo prosimy. Jeżeli ktoś jeszcze ma pytania, to oczywiście jeszcze szkolenie trwa, więc będzie okazja. Ja może w tej chwili zaproszę pana dyrektora Pająkowskiego, jeżeli jest jeszcze z nami, żeby zechciał się pokazać i może przedstawić te slajdy, o których wspominał na zakończenie. Panie dyrektorze, bo również pojawiły się pytania do pana dyrektora, więc czekamy. Mam nadzieję, że uda się połączyć. O, już pojawia się pan dyrektor. Widać mnie? Tak, widać, słychać, wszystko ok. Panie dyrektorze, w międzyczasie pojawiły się pytania do pana, mianowicie. Dzień dobry, mam zapytanie. Zainteresowana jestem założeniem sadu ze starymi odmianami jabłoni. Które odmiany i czy można zakupić w Frystkowie stare odmiany jabłoni, jak na przykład Antonówka, Złota Reneta, czy też Papierówka?
No to tak, to, że ktoś chce założyć SAP, to się cieszymy. Natomiast ponieważ w Chrystkowie mamy kolekcję i trzeba pamiętać, że szkółka musi rotować ze względu na grunt, tak? Że ci trzy powtórzenia i w innym miejscu, więc szkółkę, gdzie rozmażamy, trzeba to tak było Chrystkowo, Niedźwiedź, Kosowo, Chrystkowo, znowu Kosowo. I dlatego miejscem ewentualnej dystrybucji jest Stary Młyn w Grucznie. I nawet jest specjalna strona ze sklepem internetowym, ale skoro obiecałem, że dla uczestników mamy pulę 50 drzewek, no więc będziemy musieli się za chwilę zastanowić z panią Kariną, jak w miarę sprawiedliwie to zagospodarować, nie na potrzeby własne, żeby było jasne, tak? Tak jest. A dla Krzysztofa będzie oczywiście pula dodatkowa. Na pewno się ucieszy. Panie dyrektorze, jeszcze pojawiło się pytanie, już nie będę tego publikowała, natomiast zapytam tylko, jak można się z panem skontaktować? Chciałabym zrobić wywiad z panem do witryny wiejskiej. Czyli to jest jakiś pani redaktor właśnie. Prosi. To inaczej, zawodowo jestem związany z parkami krajobrazowymi. Nazwa zespół parków krajobrazowych nad Dolną Wisłą, no jest jakby adres mailowy, no telefonu nie będę na razie podawał, po tym jak się tam jakby złapiemy, to uszczegółowimy, ale sekretariat @dolnawislapark, albo po prostu prześlemy tutaj za chwilę jakby mailem, adres mailowy, także nie jestem anonimowy. Dobrze, super, dziękuję. Panie dyrektorze, to może w takim razie, aha, jeszcze pojawiło się takie stwierdzenie, z chęcią zasadzimy kilka starych odmian w naszym gospodarstwie, czyli już potencjalni odbiorcy drzewek są. Myślę, że nie będzie problemu z rozdysponowaniem tych drzewek, o które pan dyrektor zechciał przeznaczyć właśnie dla uczestników szkolenia. Panie dyrektorze, jeżeli by pan zechciał, to bardzo proszę, teraz jest czas, możemy przedstawić te pozostałe slajdy, o których pan wspominał, jeżeli uda nam się załączyć. Tak. One są jakby po tym slajdzie końcowym w tamtej prezentacji, więc tak. To zrobimy taki trochę przeskok. To bardziej może nie tyle na terenach rolniczych, ale jednak też trochę związany. Chodzi o to, że te dwa zdjęcia pokazują, to są zdjęcia pionowe barek, właściwie dolnopokładowych, przerobionych na górnopokładowe. Natomiast bardziej mi chodzi o pokazanie jakby meandrów, no nie powiem, że zabawę w czynną ochronę przyrody, bo to nie jest zabawa, ale trzeba mieć dużo dystansu i odporności psychicznej, żeby na przykład niektóre projekty realizować przez więcej niż 5-10 lat. Udało nam się ostatecznie, znowu przygoda z barkami jako takie wyspy dla rybik się zaczęła dokładnie w 2000 roku, no to mamy 24 lata. Udało się wówczas wykupić jedną taką tam barkę w cenie prawie że złomowej, to jest tej wielkości, to była najmniejsza, ta wyporność 25 ton. Tamta barka miała służyć 3 lata, służyła 13 i efekt jest taki, że potem jednak no, skończyła żywot techniczny. Ponieważ nabraliśmy wprawy, więc udało się za rozsądne pieniądze kupić drugą barkę, ją wyremontować i kolejną barkę. Czyli pierwszej nie mamy, mamy dwie kolejne. No i teraz czemu służą te barki? A mianowicie pokazywałem w tamtej prezentacji, że ładnie Wisła i piaszczyste wyspy. Tak, ale tamte zdjęcia były zrobione w sierpniu, natomiast tutaj mamy sytuację zieleń, czyli z maja. I proszę zwrócić uwagę, że na Wiśle nie ma piaszczystych wysp. Czyli ptaki, które przylecą, nie za bardzo mają gdzie założyć gniazda, zakładają na piasku. I właśnie te barki pełnią tą funkcję no, miejsc rozrodu. To jest ta mniejsza barka i się okazuje, że średnia z 10 lat to jest ponad 100 par lęgowych każdego roku. To jest dużo. Na tej większej nawet jest więcej, 150. Tu są przykłady, no, to jest rybitwa rzeczna, no, jej menu. Tutaj proszę zwrócić uwagę, aha, ja powinienem jeszcze kursor, spróbujemy. Proszę zwrócić uwagę, tym slajdem się za dużo nie chwalimy, czyli to są karpiki koi, też się trafiają. Na podstawie zdjęć udało się jak gdyby ustalić, czego najwięcej te rybitwy udaje im się złowić, czyli małe płocie, ukleje i to jest prawie, że 2/3 i okonie, to jest prawie no 3/4 menu, no potem pojedynczy mały karp, karasy słonecznica, trafia się różanka, czasami nie uda się zidentyfikować, czasami trochę większe owady. Natomiast zawsze jest pewien problem, jak gdyby, które z działań cywilizacyjnych wpływają negatywnie na przyrodę, ba,
co ze zdarzeniami incydentalnymi, na przykład ćwiczenia wojskowe. I kilka lat temu mieliśmy takie towarzystwo, tak? Czyli ileś helikopterów, tu był jakby na Wiśle budowany no, most pontonowy i właściwie odległość naszej barki od tych działań wojskowych to była raptem tam 150-200 metrów, to nie było dużo. I właściwie jedyny, jaki mógł być dylemat, tak po dokładnym sprawdzeniu się okazało, że jedyna jakby kolizja była no, ze snajperami, którzy koniecznie początkowo chcieli się ulokować na tych barkach. Na szczęście doszliśmy do porozumienia, bo to było w sezonie lęgowym, nie potrzebowali tych stanowisk obserwacyjnych. Natomiast właściwie większej szkody nie było, więc się okazuje, że jak są czasami te zjawiska ekstremalne, czyli deszcze nawalne, gdzie i dochodzi do połamania drzewostanu, z naszego emocjonalnego punktu widzenia traktujemy to prawie, że jak początek końca świata. Natomiast się okazuje, że jednak przyroda po kilku, kilkunastu latach właściwie już tego prawie, że nie widać, tak? Przyroda bardzo szybko sobie radzi z różnymi małymi, średniej nawet wielkości kataklizmami. Również niestety z pożarami, które się trafiają. Wrócimy na chwilę do naszych rybitw i ponieważ już mniej więcej wiemy, co one jedzą, było jakby podejrzenie, że jeśli te dwie barki będą stały zbyt blisko siebie, to ptaki będą konkurowały o pokarm. Więc pytanie, jaka powinna być odległość minimalna? Pół kilometra, kilometr, może pięć kilometrów. I dlatego tutaj naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego zakładane były takie nie GPS-y, a małe logery na zasadzie fotowoltaiki zasilane. One ważyły raptem chyba ze 2 gramy, więc to jak gdyby nie stanowiło nawet 5% wagi ptaka, zdecydowanie mniej. I nasze największe zaskoczenie było, że każdy z tych ptaków polował zupełnie gdzie indziej. Tu mamy Wisłę, tu jest mniej więcej Świecie, tu jest Hebron, a się okazuje, że jedna z rybitw upatrzyła sobie jeziora w pobliżu żuch chemży i zdecydowana większość. I tu jeszcze po drodze widać był jeden zbiornik. Kolejna rybitwa polowała wzdłuż Wisły w kierunku powiedzmy Gdańska, ale potem lubiła latać też nad jeziora no, w Borach Tucholskich. Natomiast trzecia, jak gdyby, to jest też ten sam punkt odniesienia, latała na zachód. Czyli się nagle okazuje, że te trzy ptaki i przy kolejnych też to wyszło, bo łącznie było ich kilkanaście, każdy miał indywidualny behawior żerowiskowy, czyli te, tak naprawdę barki mogą stać stosunkowo blisko siebie, raczej nie będzie problemu jak gdyby z bazą pokarmową, z wykarmieniem młodych. I właśnie między innymi temu też służą jak gdyby badania naukowe. To nie jest tylko to, żeby naukowcy mieli zajęcia na uczelniach i udowadniali, że są ważni, tylko czasami są bardzo realne, jak gdyby no, zagadnienia przyrodnicze, gdzie nam się coś wydaje, czy jesteśmy święcie przekonani, że tak to działa. Natomiast jak zdobędziemy twarde dowody, to się okazuje, że jednak to trochę inaczej funkcjonuje w przyrodzie. To jest to, że właśnie byliśmy przekonani, że właśnie ojczyzną bociana, to co mówił Krzysztof, jest Polska i będzie powsze czasy. Się okazuje, że jednak zmiana jakby rozłogu pól, sposobów, technik uprawy powoduje, że tych bocianów niestety zaczyna nam w wielu miejscach ubywać. Jeszcze tak wracając do tych naszych ptaków, gdzie one migrują i dlatego też mają zakładane obrączki, więc wiemy, że tam Holandia, Niemcy, Rumunia to jest jak gdyby Europa. Natomiast trzeba pamiętać, że większość tych ptaków jednak zimuje w Afryce i to w tej części południowej. Tutaj jest jakby migracja przez Izrael, ale Namibia, RPA, Senegal to już chyba jest powrót. Także to cieszy, że oprócz tego, że te ptaki mogą wyprowadzać młode, że jak gdyby populacja ta dolno-nadwiślańska ma w miarę uregulowaną sytuację w tym momencie, to jednak no, czemu się służy? A to jest takie ładne zdjęcie poglądowe, gdzie właśnie jest barka i tu już pod koniec sezonu lęgowego, bo widzimy, że jest po żniwach, zaczynają się pojawiać piaszczyste wyspy. Natomiast wracając do pewnych trudności, mamy te dwie barki, one są po kapitalnych remontach, wszystkie tam przeglądy i tak dalej, się okazuje, że powoli najsłabszym czynnikiem będzie tak zwany czynnik ludzki. Ponieważ taką barkę, żeby postawić na środku Wisły czy gdzieś tam, potrzebny jest no, holownik, pchacz, osoba z odpowiednimi uprawnieniami.
No i się okazuje, że dwie zaprzyjaźnione osoby, jedna już w ogóle zaprzestała działalności gospodarczej z wieku późno-senioralnym, a druga wchodzi w wiek senioralny. I się okazuje, że co z tego, że mamy barki, mamy wiedzę, jak najzwyczajniej w świecie nie będzie kim tych barek zaraz tam po świętach, czyli koniec kwietnia, znaczy może, aha, w tym roku jest szybciej święta, te wielkanocne, wystawić na środek Wisły, ale zgodnie z przepisami o żegludze śródlądowej. Ba, jeśli idzie wysoka woda, trzeba tą barkę przestawić i się okazuje, że nawet przestawienie barki, jeśli jest to sprawnie do pół godziny, nie przeszkadza, nie ma porzucania lęgów i oczywiście na zimę barkę schować, więc mimo, że jesteśmy dosprzętowieni i mimo, że mamy szczere chęci, ba nawet jeśli będziemy dysponowali jakimiś tam środkami finansowymi, najzwyczajniej w świecie nie będzie kim tego zrobić, a prawdopodobieństwo, żeby z Odry przypłynęła jakaś jednostka i nam przestawiała, jest dość znikome, bo jeszcze chodzi o dyspozycyjność, gdyby się zerwała lina albo doszło do jakiejś kolizji. I to jakby takie, no może nie, że przesłanie, ale że oprócz dużego entuzjazmu, jakiegoś profesjonalizmu w działaniu, to jeszcze trzeba mieć trochę szczęścia. Zresztą tak jak w życiu, w sytuacjach i osobistych, i rodzinnych, że jeszcze trzeba mieć trochę szczęścia, żeby pewne rzeczy wyszły, albo żeby było mniej kłopotliwe. Bo tak oczywiście ja z Krzysztofem opowiadaliśmy o tych sukcesach, ale trzeba pamiętać, że jednak zdarzają się może nie, że porażki, ale sytuacje, że do danego tematu podchodzimy drugi, trzeci raz, czwarty raz. Także oczywiście ochrona przyrody cieszy i daje dużo radości, ale jednak trzeba dość dużej odporności psychicznej w dążeniu do celu. To takie trochę przesłanie. I szczególnie na terenach rolnych. No, Europa troszkę, no nie powiem, że jest na zakręcie, ale należy się spodziewać dość dużych zmian w mentalności, w podejściu, tym bardziej, że tak naprawdę to żywności jest wystarczająco dużo na świecie, tylko ona jest dość dziwnie dystrybuowana i niestety bardzo dużo marnotrawione. A jak gdyby mamy duże pole manewru, jeśli chodzi o tą żywność jakby o podwyższonym standardzie albo z tą wartością dodaną, czyli że suszone owoce z konkretnej odmiany, tak? Tego w sklepie, jak się spytamy, to nas wyśmieją. To jest to, że właśnie krowa, która jest wypasana na takiej łące ekstensywnej, ta jakość mleka jest naprawdę inna. To jest mleko klasy premium. Dla już większości nawet konsumentów nawet chyba niewyczuwalny smak, ponieważ już jesteśmy jakby wszyscy przyzwyczajeni do tego jeszcze mleka, nie daj Boże, bez laktozy. Już jakby mocno przetworzonego. No i tak cokolwiek nie ruszymy na styku rolnictwo tradycyjne, dziedzictwo kulturowe i konsument, jest jeszcze sporo do zrobienia. To takie przesłanie na koniec. I chyba to był ostatni slajd, także dziękuję za wysłuchanie. To był taki dodatek. Dziękujemy za ten specjalny bonus, myślę, że również bardzo interesujący dla Państwa, zresztą widać to w opiniach, ocenach dzisiejszego szkolenia, które Państwo prezentują tutaj na czacie. Bardzo dziękujemy za tak liczne pozdrowienia, pozytywny oddźwięk tego szkolenia. Mam nadzieję, że uda nam się zainteresować Państwa również innymi wydarzeniami, które się dzieją u nas, także bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, jak widać, no niestety te przykłady, o których mówimy, bardzo ciekawe skądinąd, ale wymagają ogromnego serca, ogromnego, że tak powiem, samozaparcia, no i również umiejętności pozyskiwania środków unijnych, bez tego unijnych i nie tylko. Bez tego byłby problem, by utrzymać właśnie te czy parki krajobrazowe, czy społeczne rezerwaty przyrody. Także wszystko tak naprawdę zależy od ludzi, od ich przychylności i od tego po prostu, w jaki sposób próbujemy te różne działania związane z bioróżnorodnością, z ochroną przyrody realizować. Możemy je realizować oczywiście w formach takich większych, parki narodowe, parki krajobrazowe i tak dalej, i tak dalej. Można by mnożyć wiele tych form różnych ochrony przyrody, natomiast musimy zacząć również od siebie, tak? I w swoich gospodarstwach, w swoich ogrodach bardziej zwracać uwagę właśnie na tą bioróżnorodność, ochronę przyrody, to co my sami możemy zrobić, by ta przyroda była chroniona i byśmy mieli również przyjemność z tego, co nas otacza. Dziękuję bardzo serdecznie panom, którzy brali udział w naszym szkoleniu, państwu szczególnie, którzy zechcieli nas zaszczycić swoją obecnością. Dziękuję naszym wykładowcom, panu dyrektorowi Jarosławowi Pająkowskiemu, jak również panu Krzysztofowi Koniecznemu, z którymi mam nadzieję ta współpraca dalej, jeżeli chodzi o ośrodek doradztwa, nadal będzie kontynuowana.
Nie wiem, jak panie dyrektorze uda nam się rozdysponować te drzewka, bo tu państwo też piszą, że są zainteresowani, także mam nadzieję, że później na podstawie komentarzy uda nam się jakoś to rozdzielić. Pozdrawiamy wszystkich pracowników parków krajobrazowych, uczniów zespołu szkół CKZ z Lubna, którzy również pozdrawiają nas tutaj na czacie. Mam nadzieję, że to nie koniec i uda nam się jeszcze w wielu wydarzeniach wspólnie uczestniczyć. Zapraszam państwa, zbliża się wiosna, więc rozpoczynamy jakby cykl wiosenny szkoleń w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Będą to szkolenia najróżniejsze, związane i z ziołami, z ziołolecznictwem, z bioróżnorodnością. W kwietniu, w maju będą odbywały się warsztaty zielarskie, warsztaty przyrodnicze w maju, które właśnie będzie prowadził pan Krzysztof Konieczny, między innymi u nas w ośrodku. Zapraszamy również na forum bioróżnorodności. Zachęcamy do tego, by odwiedzać stronę Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na tej stronie znajdziecie państwo bieżące informacje, jakie zadania realizujemy. Jeżeli ktoś z państwa chciałby jakieś szczegółowe informacje, to oczywiście można się kontaktować bezpośrednio ze mną poprzez dział nasz rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska, także bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze sprawdzam, czy pojawiły się jakieś nowe pytania, ale chyba nie. Pozwoliłam sobie zamieścić oczywiście również adres pana dyrektora Pająkowskiego, adres parku zespołu parków krajobrazowych z numerem telefonu, gdyby ktoś z państwa chciał. Jeżeli chodzi o certyfikaty, bo jest takie pytanie, czy otrzymują państwo potwierdzenie udziału w szkoleniu, możecie państwo je otrzymać oczywiście, ale na maila. Także bardzo proszę, żeby napisać do mnie karina.wroniecka, Kujawsko-Pomorskie, teraz to zamieszczę, karina.wroniecka@onr.pl, zamieszczam już adres. Możecie państwo przesłać do mnie taką informację, że takie zaświadczenie jest państwu potrzebne, takie certyfikaty i jak najbardziej Karina, postaramy się wysłać. Certyfikat automatycznie jest dołączony do wydarzenia. Także wszyscy otrzymają na mailu, niczego nie musimy wypisywać. Wszyscy otrzymają na mailu, na nazwisko, na które się zarejestrowali, otrzymają certyfikat. Tylko trzeba wejść do maila, który będzie po zakończeniu szkolenia, po zakończeniu naszej konferencji, będzie wysłany do każdego uczestnika. Także wszyscy otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu. Super, Jarku, w takim razie dziękujemy. Jarek to jest ta właśnie osoba wspierająca z ośrodka, która nadzoruje te szkolenia, także bardzo dziękuję, Jarek, za pomoc również. Dziękuję jeszcze raz serdecznie naszym wykładowcom i do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnych naszych wydarzeniach. Dziękujemy państwu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i pozdrawiamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.